Siema, bydlaki. Siema, gęgacze. Siema, debilizm, promieci. Kurde. Już dwóch gęgaczy jest na czacie. Super. Dobra, dzisiaj zagramy trochę co innego, świątecznego. Po pierwsze, bo nie mam aż tyle czasu, ale chciałem od dawna... Czekajcie, wezmę tą muzykę, bo mnie wkurwia. No, chciałem od dawna zagrać tą gierkę, ale nigdy jakoś nie mogłem się za to zabrać. Jakieś tam... A tak ostatnio sobie pomyślałem, że byłby... fajny właśnie czas, żeby to zrobić. Także sorry, że dzisiaj Hirków nie będzie, ale Grubas miał chyba 24 godziny streama, z tego co pamiętam, więc on tam grał czy nie grał, także no... Coś innego, Jebus Cross? Nie, zaraz zobaczycie. Ale będę potrzebował was czatowników, bo mówię, no nowa gierka, także no może wspólnymi siłami coś byśmy tam ogarnęli. Dobra. Poczekamy, aż się ludzie zbiorą, a ja tymczasem odpalę gierkę, zobaczymy. Czekajcie. Co tam u was w ogóle? Jak tam świąteczne przygotowania? Bez muzy jest na razie, no bo kurde, odpalam tą gierkę, chciałbym mieć tą muzykę z tego. No bo odpalaj się, paruwo. Harry by cię wyjaśnił. Proste, żeby mi wyjaśnił. Łeb cię napierdziela. A, no to się wyluzujesz, bo to jest taka spokojna muzyczka. Tylko musicie mi powiedzieć, czy nie jest za głośno, za cicho. Dobra, wszystko gra? Jest git, chyba mi się wydaje. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę ci nadziei, cała skrawka nieba, zadumy nad płomieniem świecy, filiżanki dobrej, pachnącej kawy, piękna poezji, muzyki pogodnych świąt, zimowych odpoczynku, zwolnienia oddechu, kurde, nabranie dystansu do tego, co wokół chwili roziskrzyć, co? Roziskrzoną koderką. Jestem taki słaby w czytaniu czatu. Śmiechem i wspomnieniami wesołych świąt. A bardzo dziękuję, Tomasz. Bardzo, bardzo. Sorry za ten... Za... Chłopca czyta. No, mam małe te litery, muszę się wczytywać. No. Sorry, ja wiecie, no, jak nic o Hirkach jest zapisane na czacie, to mi się ciężko czyta. Jakbyś mi Tomasz napisał, nie wiem, masz dwie kąsy na dole, trzy kratki od lewego zamku i tam, nie wiem, coś jest obok, no to bym przeczytał od razu, nie? A tak to świąteczne życzenia, to w sumie moje pierwsze świąteczne życzenia w tym roku, także bardzo, bardzo dziękuję, to masz oczywiście ten. Też życzę ci jak najbardziej wesołych, spokojnych świąt rodzinnych i żebyś nie dostał rózgi od Mikołaja. O. Dobra, zaczynamy. Giereczkę do jednego. W ogóle tam jest na dwóch graczy, ciekawe. Zobaczymy. Rozumiem, że jak na razie muzyka, znaczy muzyka z gry jest w porządku, jeśli chodzi o głośność. Dobra, spacją się gęga. Okej, okay, spoko. Nie wiem, czy nie podgłośnić trochę. Czekajcie, podgłośnię może o jeden. Teraz tak, dwukrotnie aby biec, ok. Przytrzymaj kontrol. Dobra. Jaka gęś. Aby użyć dzioba. Dobre. No właśnie to zrobiłem. Dobra. Wbijamy się. Otworzą się te drzwi, czy co? A, jeszcze na dole.
Wyrwałem w ogóle klamrę. Rozjebałem drzwi. Dobry gęgacz. Bramę rozwaliłem. Dobra, idziemy. Dobra, co to jest? Co to kurwa jest? Gra o gęgaczach. Naciśnij tab, aby wyświetlić te zadań i elementy sterowania. Ok, taby. Dostań się do ogrodu. Spraw, aby ogrodnik zmógł. W ogóle jakie dziwne Z, nie? Zmógł. Ukradnij klucze ogrodnika. Spraw, aby ogrodnik założył kapelusz przeciwsłoneczny. Grabie w stawie. No kurwa, jak można grabić w stawie. Zrób sobie piknik. Przynieś, połóż na koc piknikowy kanapkę, jabłko, dynię, marchewkę, dżem, termos, radio i koszyk. Tam gdzieś był jakiś koszyk, nie? Nie wiem, co to za gra, mi się podoba. No, dla gęgaczy specjalnie dzisiaj. Tu jest kanapka i jakieś tam pierdoły są. Dobra, zajrzyjmy się tutaj, co my tu mamy? Kosiarkę, można coś z kosiarką zrobić. Skosimy na przykład komuś ogródek. Nie, tu są jakieś drzwi. Siema Dariusz, siema, siema. Gdzie kucyki? A, dzisiaj wyjątkowo nie ma, wiesz. Nie mam aż tyle... O, dobra, jest jakiś ten kocyk. Dobra. To przetargamy od razu to wszystko tutaj. Dobra, jest kanapka. Zaraz ten... To chyba jabłko miało być jeszcze. Tylko do tego ogrodu musimy wejść. Ile ta gra kosztuje? Wiecie w ogóle, że ja miałem problem, żeby to ściągnąć, bo... chciałem... To jeszcze kanapkę dajemy. Chciałem jeszcze... Na niebieski pas? O, to gratulacje. Kurde. No to gratulacje, było biczowanie, co? To fajnie, fajnie, że się rozwijasz, no. Zazdroszczę. Jeszcze raz, ile ta gierka kosztowała? W ogóle na Steamie wszedłem, żeby zobaczyć i mówię, ile taka gierka może kosztować, nie? Wracaj i ty. No, może kiedyś się przekonam. Znaczy, no, zobaczymy, no. Chciałbym. Musiałbym trochę schudnąć, formy złapać i przestać palić fajki. Poszarpiemy się kiedyś. Dobra, dobra, namówiłeś. Jeszcze raz wracając do tego, ile ta gierka kosztowała. Na Steamie jak patrzyłem i mówię, ile taka gierka może kosztować, no nie wiem. Z dwie dychy to jest max, nie? Patrzę na Steamie, ona chyba kosztuje 75 zł, nie? Ja mówię, kurwa, no nie zapłacę, nie? Mówię, nie ma opcji. Chciałem jakąś piracką ściągnąć, ale wiadomo, jak to się skończyło ostatnio u Fantoma. Więc mówię, jest przypał, nie? Szukałem jakichś kluczy tańszych na Allegro, ogólnie w necie, żeby były do Steama. Wszystko wysprzedane, nic nie ma, nie? Mówię, ja pierdyga. I dopiero udało mi się na Epic Store, tylko miał jakieś tam dziwne miał te... No, jak to się nazywa? Nie opisy, tylko no, jak ludzie komentują, nie? No, wiecie o co chodzi, nie? No to tam, że komuś się nie odpalała ta gierka i mówię, kurwa, kupię też i nie będzie mi potem działać lipa. No, ale mówię, dobra, 35 zł. Mówię, ożyd mi się odpalił, mówię, dobra, ściągnę, nie? No i z Epic Store ściągnąłem za 35 zł chyba, coś takiego. No, mówię, niech będzie. No dobra, do ogrodu muszę się dostać. Jest tam jakieś przejście wokoło. To jest w ogóle jakiś kran. O, tu jest jeszcze jakaś furtka. Dobra, tego nie da się otworzyć. Dobra. Dawaj, odpalaj to. Dobra, jest typ. Przybieg. Chyba wpierdolamy się do ogrodu. O ty. Zaraz go zgęgamy.
Dobra. Hello, byku. Dobra, co my tu mamy w tym ogrodzie? To w ogóle jaka była tam lista? Co mieliśmy zrobić? Sprawa, by ogrodnik zmógł. Okej, no to musimy go tam zagronić. Ukraść klucze. Słoneczne, grabie w stawie, tak? Zrób sobie piknik. I co my tam mieliśmy? Jeszcze dynię, marchewkę, dżem i termos i radio. Radio to widziałem. Dobra, tu jest dżem i jest termos. I jeszcze dynię i marchewkę. Dobra, jest dynia. A, i marchewka. O, tu są marchewki. Dobra, dawaj tą marchewkę od razu. Dawaj marchewę od razu na piknik. Ale będzie piknik. Zaraz dynię jeszcze tam zaniesiemy. Ty. Dawaj tą dynię. No weź! Zgęgałem go. Dobra, no to... Będzie tam. Tam było coś w grabie, jakieś wstawie, nie? Dobra, ciągniemy. Dobra, dawaj te grabie. Zamów, wyniesiemy cały ogród stąd, do stawu. Siema, spontan, byku. Dobra, są grabie w stawie. Siema, siema. Dobra. Co my tam mieliśmy jeszcze? Ukradnij klucze. Sprawa, by ogrodnik zmógł. Złota gęś. No jeszcze biała jest, ale ten. Czekaj. Wyrwiemy ci te marchewki. Byku. Masz. No to jakby ci chujem, nie? Dawaj te marchewki. Czekaj, mieliśmy go zmoczyć jeszcze, nie? Dobra, dawaj te marchewy. Dobra, mam cię. Coś ci się nie podoba? Dupsko ci ugryzę. Dobra, coś tu mieliśmy robić. A, jeszcze te termos i coś tam mieliśmy jeszcze zapierdzielić, nie? Dzień z życia gęgacza, no. Dobra, ale nie chcę tego. Ale dobra, weźmiemy to. Wniesiemy ci gdzieś. Za winkiel. Dobra, co byś nie widział. Teraz tak, dżem i ten termos. O, dawaj to. Czekaj, tak żeby mnie nie zobaczył, nie? Jakieś dziwne to jest sterowanie trochę. O, spierdalamy. Dobra. Mamy termos, idziemy jeszcze po Gemix. Ten marchewki zbiera. Dobra, dawaj tego dżema. I co tam jeszcze miało być? Dżem i co? A, dynie, nie? I radio. Dawaj tego dżema. Wygląda jak truskawkowy chyba. O kurwa, tu jest. Dobra. Musimy go ominąć troszkę. Biegnij. Jaki gęgacz. Dobra, jest GMX. Dynię teraz musimy wytargać z tego ogrodu. Tylko tak, żeby mnie nie zauważył, nie? Będzie problem. On tutaj przylazł teraz. Musimy go stąd jakoś... Może nie... Znaczy, dobra, no teraz to zauważy. Dobra, zgęgałem go. W ogóle co za gęś. W ogóle kto wymyślił tą grę, nie? Jest idealna. O, dobra, nie ma go. Bierzemy dynię.
Dawaj ją. Żmijan? Może tak być. Dawaj, dawaj tą dynię. Targamy ją na kocyk. Siema Magmus, siema Burni. Siema, siema. W co grasz? To jest dzień z życia gęgacza, no. Jesteśmy gęsią i robimy jakieś zadania i utrudniamy ludziom życie. Teraz tak, jeszcze radio. Radio tu gdzieś było. Musimy, czekaj, to radio wziąć. Dobra, weźmiemy z tym workiem od razu. O, spadło, dobra. Nie to. Jest. No i pięknie, wszystko chyba będzie. No elegancko. Jaki piękny piknik. O, chyba mnie przyłapał. Żmijan jeden do jednego. Co my tu mieliśmy jeszcze zrobić? Czekaj. Ukradnij klucze u grodnika. Dobra. Czekaj, gdzie on tutaj był? No bo ma tutaj te klucze, ale jak mu je zakosić? Może tak po prostu się uda. Z przyczajki. Jak ta gęś idzie się czai, nie? Kurwa. A jest! A nie, radio mu zajebałem. No, biegnij! Ty wyjął! Kurwa, dawaj te klucze. Grabie pod nogi. Co się lampisz? Dawaj klucze. Czemu niesie to radio? Dobra. Kurde. Przełapani jesteśmy na gorącym uczynku. Dawaj klucze. Skupienie, nie? Myślisz, że tak prosto być gęgaczem? Czy ostatni klip mi się wyświetlił? Nie wiem. Nie wyświetlił mi się, nie. Jest! Dostawu! Dobra, wyjebiemy mu gdzieś tutaj. Ale gęganie. Szukaj! Dobra. No, teraz mój ogród. Mój ogród. Przejąłem go. Nie wejdzie do domku, no. A sprawa, bo go nie znalazł poza obszarem ogrodu bez możliwości wstępu. No i elegancko, jakieś dodatkowe zadanie. I teraz tak, jeszcze. Aha, jakieś nowe mi się odblokowało. Sprawa, by ogrodnik uderzył się młotkiem w kciuk. Okej. Okay. Jeszcze ten założył kapelusz. Macie jakiś pomysł, żeby on założył kapelusz? Co zrobić? Gdzie skruszowano? Siema, siema, będę cisnął z wami. Siema, mordeczko. No dzisiaj gramy w gęgaczami. Wcielamy się w postać gęgacza. Czekaj, tu jest jakiś kapelusz. No ale co dalej? Co to kurwa jest? No, gra o gęsi. No dobra, no zamknąłem te drzwi, ale teraz. No i co? Jak ja stąd wyjdę? Jest stąd jakieś wyjście w ogóle? No to dobry plan miałem, nie? Popłynąłem trochę. Ty, w krzaki można wejść. Dobra, może coś w tą stronę jest. A co my tu mamy jeszcze? Dobra.
Siema Michał, dzięki wielkie. Również wesołych świąt. Dobra, kapusta jakaś jest. Tam jest jakaś dziura chyba w żywopłocie, nie? Dobrze widzę. Ja ci zrobię porządek w ogrodzie. Nie martw się. Dobra. Wydostaliśmy się. Rozdziób tę beczkę. Rozdziób beczkę. Da radę rozdziubać. Ale dobra, no to w takim razie oddamy mu te klucze, żeby się dostać z powrotem do środka, co? Żeby on tam wlazł. Bo chyba zaliczane było już to zadanie. Gdzie te klucze były? Tu jest jakiś ten. Dobra. Oddamy, bo nie będziemy tacy. Musimy się przedrzeć przez sitowie. Siema gąsko. Siema pończuś. Dobra, masz te klucze. Otwieraj te drzwi. Dobra, no to poczekamy chwilę. Mówiłeś o jakiejś beczce, żeby roz ten. Zgęgamy go. Szybciej! Co on robi w ogóle? Wiatrówkę wyjmie. Mam nadzieję, że nie ma nigdzie w szopie. Dobra. Co ty mówiłeś, żeby co rozdził beczkę? Co to za gra? Gra o gęgaczu. Chyba nie da rady rozdziubać beczki. Dobra, no i co dalej? Jakieś. To jest tak, z prawego ogrodnik założył kapelusz przeciwsłoneczny. Prawo ogrodnik uderzył się młotkiem w kciuk. Założył kapelusz przeciwsłoneczny. No czekaj, no bo tak. Po co miałby się. Po co miałby. No tak, słońca jakoś mega nie odpalę. No bo nie wiem, nie widzę jakoś opcji, żebyśmy ten. Nie wiem. Chyba mam je dosyć, chłop. Czekaj, gęgniemy. Aj, mam cię. Dobra, jeszcze ten. Ty, co wpadł do drzwi? Dobra, ale chyba się otworzyły nas jakieś drzwi. Dobra, wbijamy się. Czyli można jak gdyby przejść dalej, tak? Okej. No dobra, no to chyba idę dalej. Dobra, walić to ostatnie zadanie. Nie mam pomysłu. Chyba, że macie pomysł jak ten. Chyba, że chcecie w 100% to zrobić jakoś. Nie mam zielonego pojęcia, jakby tutaj ten zmusić go, żeby ten kapelusz założyć. Ja nie mam pomysłu. No bo niby ten termos mu zarąbałem. I może chcieć mu się pić, i w sumie nie wiem. A na razie nie pił. Macie jakiś pomysł? Założyć przeciwsłoneczną czapkę. No tu nie ma żadnego właśnie grzejnika albo coś, albo nie wiem. Ciężko go zmusić. No właśnie, kurde, też nie wiem jak. Wywołać deszcz, ale przeciwsłoneczną, tu jest napisane. Przeciwsłoneczny, nie? Właśnie nic tam z deszczem nie ma.
Czy ten deszcz już tutaj jak gdyby wywołałem, w sensie odkręciłem ten kranik, to było jedno z zadań, żeby on zmógł, nie? Chyba, że jakoś ten kapelusz zdjąć? Da radę? Dobra, przyciągniemy to, zobaczymy. Te galosze mi przeszkadzają. Dobra, wyniesiemy te galosze. Dobra. Dobra, spacją się nie skacze. A w ogóle tu się jakoś skacze? Chyba nie. To nie mam zielonego pojęcia, jak mam ten kapelusz zdjąć. Dobra, idziemy dalej. Nie chce mi się na razie tego rozkminiać. Może wpadniecie później. Zobaczymy, co jest dalej. Biegnie gęgacz. Czy będzie H3 dzisiaj? Co, ja będę musiał spadać koło 6, więc podejrzewam, że ten. Ty, jakaś laska z miotłą mnie goni. Co ty kurwa robisz, ty? Dobra, jakaś piła jest. O, jakiś dzieciak. Dawaj okulary. To imię, nazwisko jest. Ty, mogę mu okulary zarąbać. Jaka evil gęś. Ty, w ogóle jeden streamer miał nas dosyć za gęganie. Wywalił nas ze streama, teraz poszliśmy do drugiego. Dobra. Zajebaliśmy okulary mu. Dobra, zobaczymy, co on robi w ogóle. Szuka tego okularu w ogóle. To są jakieś nowe. O, są nowe zadania. Połam miotłę. Ok. Zatrzaśnij chłopca w budce telefonicznej. Te Z są takie dziwne, że mi się tak to dziwnie czyta. Zatrzaśnij chłopca w budce telefonicznej. Ok. A sprawa, by chłopiec założył nie swoje okulary. Ok. No to zaraz mu jakieś okulary trzeba załatwić, inne chyba. Cześć Andrzejku, siema, siema. Sprawa, by ktoś odkupił swoje rzeczy. Wystąp w telewizji. Idź na zakupy. Włóż do koszyka szczoteczkę do zębów, papier toaletowy, szczoteczkę do włosów, szczotkę do włosów, puszkę z jedzeniem, środek czyszczący, owoce i warzywa. Okej. Okay. Najpierw z tymi okularami, nie? Jak już zacząłem, to jakieś okulary znaleźć. Żona tu ma jakieś okulary. Są okulary. Jakie bierzemy? Ja bym wziął przeciwsłoneczne. Wygląda jak ślepy. Ty! Zostaw tą szczotę. Już ty, Franco. Ciemię. Ty, mogę chwycić tą szczotkę w ogóle. Ty, jaki gęgacz agresywny. Dawaj tą szczotę! Dobrze. Wyniesiemy. Już nie będzie nas atakować. Ty, goni nas. Dawaj tą szczotę. Oż ty. Dobra, dawaj te okulary teraz. Może szybko nam się uda. No biegnij, głupia gęś. Gęsio. Gęsio? Gęsio, nie? Tak się to odmienia. Dobra, bierzemy te okulary. No biegnij! Ta w ogóle z kijem nas teraz goni. Zajebie ci ten kij, kurwa, nie będziesz miała się czym bronić. Dawaj ten kij. Nikt nas nie będzie bił kijem. No, wyniesiemy gdzieś tam w krzaki. Tu są jakieś rzeczy w ogóle. Nie ma kija, nie może nas ten.
No i co teraz zrobisz? Dobra. Kurde, muszę te okulary jakoś zajumać. Ale ja chciałem te przeciwsłoneczne, one fajnie by wyglądał ten dzieciak. Zostaw ten parasol. Te też okulary nie chcę. Dobra, dawaj je. Szybko biegnij! Ten dalej szuka okularów. Masz, chłopie. Przymierz. Może ci się spodobają. Ty widzi. Pasują mu bardziej, nie? To jest ta budka telefoniczna. Nie ma to jak ślepe dziecko gonić. No do budki. Uciekniesz tam? Dobra, uciek. No uciekaj tam. Dobra, zagoniliśmy go do rogu. Dobra, jest. Dzwoni na policję, chłop. Nie, dzwoni do tego sklepu, tak? Zobaczymy, co w tym sklepie jest. Coś tu da radę? Chyba tu nic nie da. Gengacz na wizji! Siema! Dobra, no to zrobiliśmy. Łatwa ta gra w miarę jest. Niebezpieczny gengacz na ulicy. Sprawa, aby ktoś odkupił swoje rzeczy. Iść na zakupy jeszcze. To większość zrobiliśmy stąd rzeczy, nie? Do koszyka, tak? Tu jest koszyk. Czekajcie, to... A da radę go wziąć? O, dobra. Idziemy na zakupy. Ile trwa przejście tego? Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. Jak przejdziemy, to ci powiem. No ale ta gra kosztuje normalnie na Steamie 75 zł, więc wyobrażam sobie, że oferuje więcej niż... No i też waży, ona waży 800 mega, nie? Ona waży 800 mega, więc to nie będzie krótkie. Patrząc po grafice, no to raczej coś tam no, powinna być dłuższa, tak mi się wydaje. No zobaczymy. Szczoteczkę do zębów, papier toaletowy. Dobra, papier toaletowy jest tu. Czekajcie, może weźmiemy ten koszyk trochę z dala od niej, nie? Bo ona się może wkurzyć, jak potem wyniesiemy jakieś rzeczy. Dobra, gdzie by tu zawlec ten koszyk? Dobra, chyba tak na bezpieczną odległość myślę, o. Teraz tak, najpierw papier toaletowy. Z przyczajki. Dobra. Opa. Zaliczyło? Zaliczyło, dobra, jest. Puszkę z jedzenia, środek czyszczący, szczotkę do włosów, szczotkę do zębów. Owoce i warzywa. Owoce i warzywa. Dobra, to jakąś. Czyli w liczby mnogiej, tak? Czyli zobaczymy, może jedna marchewka wystarczy. Ten papier toaletowy jakiś taki duży jest. Trzeba by tylko tam jakoś go wcisnąć. Dobra, teraz ta marchewka jeszcze. Przeszkadza mi w ogóle. Może go wrzucimy na sam koniec, bo on jest jakiś taki duży. Co on robi w ogóle? Dobra, musimy wynieść chyba ten koszyk trochę dalej, bo ona nam zapierdzieli ten z tego koszyka te rzeczy. I w ogóle w koszyk mi się przewrócił. Radę go jakoś przewrócić? No, muszę go przewrócić, muszę do niego wrzucić jakieś rzeczy teraz. Coś tam się odkluskowało. O, koszyk nam się przewrócił. Dobra, jest. Jest git. Dobra, lecimy po tą marchewkę, o ile nam nie zarąbała jeszcze. Zarąbała na marchewę. I znalazła ta... A, dobra, czekaj, bo tam część odmiotły. Ale dobra, kija nie ma, to tam w sumie elo. Dobra, marchewę wezmę.
Czekajcie, bo mi się zmywarka włączyła, bo mi się skończyło zmywanie. Ja ją tylko otworzę i wyłączę, bo będzie pikać. Dobra, jest git. Dobra, marchewę mamy, nie? Ciekawe, czy nam to zaliczyło. Dobra, jakiś owoc jeszcze. Jakiś owoc trzeba by było, tylko na to stoi. Owoc, to jest jabłko czy pomidor? Nie wiem, weźmiemy, może zaliczę. Pomidor w sumie też jest owocem. Tak przynajmniej chyba Unia Europejska go zakwalifikowała. Zaliczyło? Dobra, warzywa i owoce są. Teraz tak, jakieś szczotki, tak? Szczotkę do włosów i szczotkę... Aha, i ten papier toaletowy. A ten papier toaletowy to chyba na końcu wezmę. Bo on jest taki gabarytowo duży. Potem wszystko wypada z tego koszyka. Dobra, gdzie są teraz te rzeczy? Tu jest szczotka do włosów. Dobra, sprzeczajki. No biegnij! Ona nie chce biegać, nie? O kurwa! Odkryła moją skrytkę. Nie oddam ci tej szczotki, kurwa. Wiesz, ile ja z nią biegałem? Spierdalamy. Ciekawe, czy da radę uciec. Dobra, do ogrodu uciekamy. Spierdulem. No i co? No. Dobra, położymy ją tu. Poszła sobie, dobra, zajebiście. Dobra, oddawaj tam. Mam nadzieję, że z tego koszyka na mnie ten... nie ukradnie tych rzeczy. Ty, ta gra jest trudniejsza niż myślałem. No i po marchewkę już idzie. Dobra, wiecie co zrobimy? Bo ona idzie po marchewę teraz tylko, nie? No i zarąbała mi z koszyka. Dobra, trzeba ten koszyk chyba schować gdzie indziej. Bo zaraz po pomidorka wróci. I po szczotkę czy coś. Dobra. Przeciągniemy go tu. I tu chyba będzie bezpieczny już. Teraz tak, dawaj tą szczotę. No, do środka. No, elegancko tego. Jest. Owoce, warzywa już są. Okej, okay, dobra. O, nie ma. Dobra, teraz tak. Szczotkę do zębów, jakąś tą. To kradniemy. Nie wiem, co to jest, ale chyba... chyba może tam jak coś, jakaś puszka była z czymś. Jakieś, co tam było? Papier toaletowy? Puszka z jedzeniem i środek czyszczący, nie? No ma. Taki zadowolony gęgacz. No ma. Zaliczyliśmy coś? Puszka z jedzeniem, okej. Okay. Środek czyszczący i szczotka do zębów jeszcze, nie? I papier toaletowy. Czekaj. O, sorry. Może tą piłkę jakoś by... Bo tam jest jeszcze to, sprawa, by ktoś odkupił swoje rzeczy. Jakbyśmy tą piłkę zakosili i dali ją do sklepu, to może ten dzieciak by chciał ją odkupić, co? Zobacz, jaki Messi, kurwa. Prowadzę przy nodze. Dobra, weźmiemy ją tu. Ten chłop wyszedł. Ej. Głupia piłka. Urywanie w tą stronę.
Idź stąd, moja piłka. Dobra, zastraszyliśmy Rudego. Tam miot szuka. Dobra, teraz tak, trzeba zagrochosić jeszcze tą szczotkę do zębów, tylko gdzie ona jest? Ej, dobra. Co ty kopiesz tą piłkę? Myślałem, że on może, jak jest w sklepie w sumie, to będzie chciał ją odkupić. No, dobra. To nieważne. Spadaj. O, właśnie, samolot jest jeszcze. Może ten samolot da radę. Co za typiara. Do rogu. Ej, dobra. Ty, podniosła ten samolot. Jest, okej, okay, dobra, fajnie. Może da radę. Teraz tak, jakiś jeszcze płyn. Weźmiemy to, może to to. Zniesiemy to do koszyka. Ja myślę, że tego małego rudego bydlaka trzeba tam zagonić do tego sklepu. Zobaczyć, czy on może odkupi ten samolot. Chociaż ślepy jest, to nie wiem. No, biegnij w tamtą. Do sklepu. Za daleko uciekłeś, mordo. Gdzie on spierdziela? Dobra. Damy luz. Teraz tak, co tam było jeszcze? Pastę do... Czekaj, nie pastę, szczoteczkę do zębów, tak? Bo w sumie to jako jedyna ostatnia została. A i papier toaletowy, no. Idzie po ten samolot. Jest, udało się. Dobra. No i... Wygęgany chłop. Teraz tak, szczoteczka do zębów. Ja tu nie widzę żadnej szczoteczki do zębów. Widzicie jakąś szczoteczkę do zębów? No dobra, to ja nie widzę. No dobra, no to... Spadaj, młody. Nie no, taką gęsią to ja bym chyba chciał być w następnym życiu. Chodzisz i wkurwiasz ludzi, nie? Szczoteczkę do zębów, to jest ten kij. Jakiś śmietnik. Ty, szczoteczka do zębów. Ciekawe, czy o tą chodzi. Czy z tego sklepu? Dobra, elo. Nie twoje. Ze śmietnika wyjąłem. Ale klapią nóżki, nie? Śmiesznie, tej gęsi. Fajna ta gra nawet taka. Dobra, jest. Teraz tak. Papier toaletowy. Zatrzaśnij sklepikarkę sklepikarza w garażu. Okej. Okay. Czekaj, najpierw ten papier toaletowy jeszcze zakusimy. I potem trzeba będzie ją zatrzasnąć w garażu jakoś. No jest git. Dobra, no nie wrzuciłem do koszyka, co prawda, ale... Dobra, nie no, muszę wrzucić to do koszyka. No, zakupy zrobione. Teraz tą w garażu trzeba ją będzie jakoś zatrzasnąć, tak? Ale w którym garażu? Tu jest jakiś garaż. Oddawaj to! Garażu, tak?
To zrobimy tak. Chyba trzeba coś lżejszego wziąć do dzioba. Jakąś marchewkę albo coś. Ty, ktoś tu namalował ten... kaczkę. Już też mam nie dosyć chyba. Czekaj, tą kredę weźmiemy. Dobra, idź. Zrobimy, zostawimy na nią pułapkę. No idź, idź, tam kreda jest. Śmiało. Wchodź. Ej. Co za parówa. Dobra, trzeba będzie chyba coś innego wziąć. Biegnij, 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 biegnij. Dobra, jest git. Kurde. Dawaj tą marchewkę. A może się uda. Dawaj, 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 dawaj. No jelo. Halo, kto tam? Dobra, następnego gęgacza wyjaśniliśmy. Czy wygęgaliśmy go? Kurze, będziemy udziup szczoteczką z kosza, no. Dobra, to otworzyło nam kolejne drzwi. Co my mieliśmy jeszcze tutaj do zrobienia? Nic, wszystkie zadania zrobiliśmy. No i dobra, elegancko. Biegniemy dalej. Ale żeśmy dzisiaj napsocili. Taki gęgacz pospolity to jednak fajna zabawa. Co my tu mamy dalej? To jakiś ogród jest. Trzeba tam wejść jakoś. Ty, jakieś to jest w ogóle. Okej, tu nie da rady wejść. Tam była jeszcze ścieżka wcześniej jakaś prowadziła, to idę sprawdzić tamtą, a potem wrócimy ewentualnie, jak tam nic nie będzie. Najpierw posprawdzamy wszystkie ścieżki. Też nic nie ma, ale tam się coś zaświeciło. Ty, dziurę w płacie zrobiliśmy, dobra. Hello. Są jakieś nowe zadania? Są, dobra. Sprawa, aby ktoś stukł ozdobny wazon. Pomóż kobiecie wybrać, ubrać po piersie. Sprawa, aby mężczyzna wypluł herbatę. Zawiąż sobie na szyi wstążkę. Dziwne to są strasznie litery, to się tak dziwnie czyta. Sprawa, by mężczyzna chodził boso, zrób prania. Czyli zrób prania w pralce, tak? Mam wrzucić biustonosz, parę skarpet, kapeć i kostkę mydła. Okej. No dobra. No. Co my tu mamy? Zase można popływać. Dobra. Dalej, dalej, dalej. Tu można wejść? Dobra, zrobiliście. Wpierdzielamy się. Ty! Tu jest kolejna ta kaczka. Znaczy gęś. Dobra, co my mieliśmy zrobić? Czekaj, zawiązać sobie na szyi wstążkę, okej. Okay. Trzymaj się, Dariusz. Trzymaj się, trzymaj, mordeczko. Wesołych świąt również. Zawiązać tą... Aha, ona wiąże te. Aby tą kokardkę zdjąć, wyrzucić tą gęś stamtąd. Czekaj, spróbujemy. Dobra. Gęś trzeba jakoś stąd... Kurde, czemu ona tu wraca?
Daj mi wyjść. Dobra, chyba trzeba coś tutaj nabroić. Co to jest? W ogóle kto ma w ogrodzie dzwon? Kto miałby w ogrodzie dzwon? Co to jeszcze można zrobić? To napsadzimy coś tu. Tu jakąś... Rozwaliliśmy coś, dobra. Ona tu będzie... będzie miała ten... Teraz zajęcie, jeszcze to weźmiemy. Żabę spontana weźmiemy, tutaj przeniesiemy. Dobra, teraz trzeba szybko to robić. Teraz tą kaczkę stąd wziąć. Dobra, jest, wyniesiemy ją. No, zaklinowała się. Dobra, trzeba tą gęś stąd wynieść. To jak... Graliście kiedyś Hitmana? Starego takiego Hitmana? Też tam jak się zwłoki coś tam się zabiło, to się wynosiło, ukrywało. Się potem przebierało za kogoś. To taki gęgacz Hitman. Ty dał radę, ty! Dobra, teraz będziemy mieli wstążeczkę. Taka głupia gra, ma taką podjarkę. Dobra, jest, dobrze. Co to jeszcze dalej było? Sprawy mężczyzna wypluł herbatę. Trochę laska musi się dziwić, że ten posąg na nią. Posąg na nią gęga. Dobra, idziemy stąd. Dobra. Co to jest? Aha, dobra, dobra. O, tu jest mydełko. Dobra, jest mydło. Właśnie, bo tam było coś, żeby wyprać gdzieś coś. W pralce jakieś, czy coś. Żeby wypluł herbatę ten typ. Może byśmy mu przydzwonili, jakby pił herbatę, nie? On pija w ogóle herbatę, czy tylko czyta gazetę? Co tam było, że... Czekaj, trzeba wrzucić biustonosz, parę skarpet. Biustonosz to widziałem na tym. Skarpety, no to kapeć i kostkę mydła. No to mydło już wiem, gdzie jest. Kapcie, no to on ma chyba na nogach, ale może gdzieś indziej leżą. Dobra, no, czas na herbatkę, mordo. Chyba to o to chodzi, nie? Żeby... Kurde. Co ty robisz? Biustonosz, skarpeta, ta. I ten dzban, no dobra, tu są dwie te... Biustonosz. No ale po co ja ten biustonosz biorę, jak tu pralki nigdzie nie ma? Dobra, wypadł ty piaro. Masz, popsułem ci. I spontana jeszcze weźmiemy na spacer. Chodź. O, to by było ładnie będziesz wyglądać. Dobra, no nie piję tej herbaty, no to ja nie wiem, jakoś chyba mu trzeba tą gazetę zabrać może, żeby pił tą herbatę, wracamy tam. To tu nie da rady wejść z powrotem. Dobra, już. Ty, a tutaj da radę? Ej, dobra, to fajnie, że to odkryliśmy. Aha, czyli ona zamyka to z powrotem. A tędy da się wrócić tutaj, okej. Co? Co ty robisz? Czemu mi kokardy?
Oż ty, Franco. To ja ci kurwa gazetę zabiorę. Moja kokardka to była. Moja kurwa kokardka. Nie oddam. I teraz tak, tą gazetę trzeba było mu zakosić, nie? Zaraz mu... Dobra, weź, bieraj tę gazetę szybko. On już po nią idzie. Dobra, wyniesiemy mu tam za płot może. Jaki gęgacz. Da radę? Da radę. No elegancko tego. Masz teraz zrobić sobie przerwę na herbatę. Oczywiście ta już... Ty w szoku jest, no. Gęś mu zajebała tą. Czekaj, tą kokardkę. Ale to już chyba jest zaliczone, nie? Z tą kokardą. A, no dobra, no to walić tą kokardę w sumie. Dobra, piję herbatkę, nie? Best! No, przydzwoniliśmy gościowi. Dobra, teraz tak. Wypluł herbatę. A, sprawę mężczyzna chodził boso. Czyli te klapki mu trzeba zarąbać, nie? Tylko gdzie jest pralka? Żeby to pranie zrobić? Pomóż kobiecie ubrać po piersie. Jakie po piersie? W sensie... Tam jest po piersie, nie? To o to chodzi? A czemu miał on niby to ubierać? Ty, jak on opierdolił za ten dzwon. Widzieliście? Dobra, wpijamy się. Trzeba mu klapki ukraść. Poczekaj, jak ja mu klapki mam ukraść teraz? Dobra, musimy mu oddać chyba tą gazetę. Bo on ten, bo się gamie gapi. A tak to będzie sobie czytał gazetę i może mu te klapki ukradniemy. Dobra, masz chłopie, czytaj sobie tą gazetę. Nie, żebym był miły, nie? Przyczajony tygrys. Elegancko. Ciekawe, czy nas tu złapie. Chłopca uparty jest, nie? Ty, on chyba nie da nam spokoju. Ej, zajebał mi tego klapka, oddawaj to. Kurwa, co za uparty łajdak. Oddawaj tego klapka. Spierdzielamy. Mój klapek. Szybciej, biegnij, biegnij, gęgaczu. Bo spierdalałem przez płot. Aaaa! Dorwał mnie. Dawaj jeszcze. No i założył klapka. Kapa ci kostkę mydła, ta. A może chodzi o to, żeby... No dobra, czytaj, ej. Szybko, 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 szybko. Może chodzi o, żeby tu wrzucić. Ja? Może tak. I teraz tak... Jest kapeć, dobra, to chyba o to chodzi. Czyli nie, do, ja szukam jakiejś pralki, a tu chodzi, żeby tu wyprać, w tym, w tej fontannie, czy tam stawiku. I teraz tak, skarpety, biustonosz, mydło i coś jeszcze, nie? Parę skarpet. I to, no, to dwie. Teraz tak, najlepiej to by było się przepierdzielić tędy, nie? Dobra, dawaj. Ja ten biustonosz tam wyniosłem. Dawaj, 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 szybko, szybko, szybko.
Speedruna robimy. Dobiegaj. Dziwne sterowanie z czasem tutaj. No jelo byku. Dobra, teraz tak, ten cyckonosz żeśmy gdzieś tam wynieśli, nie? To coś z banem było jeszcze, sprawę myślę. Zrób panie, pomóż kogoś, sprawę. Dzban, żeby ktoś wywalił. Dobra, dobra, dawaj ten cyckonosz. Chłopco się gapi. Dobra, trzeba będzie tutaj przyczajonego tygrysa chyba zrobić. Żeby on nie zauważył nas tym, żebyśmy przechodzili obok niego, nie? Dobra, czytaj tą herbatę. Gazetę. Kazetę. O kurwa, zauważył mnie. Dobra, spierdalamy za płot. No, bujaj się. Dobra. Kostka mydła i coś jeszcze było, nie? Tak, kostka mydła tylko jeszcze. No to elo. A ona była tam. Czy tak się gadziemy, no? Czy tak się gadziemy, co za chłop? Do jakiego kilka byście go porównali? Taki śniady chłop z Hirków. Taki Derek trochę, nie? Ale Derek, no, czy tak się gadziemy? Dobra, dawaj. Opa, jest, dobra, zrobiliśmy prania. I teraz nam zostało jeszcze sprawa, by ktoś stukł wazon, tak? No jak mam ten wazon stuc? Wazon. Może... Chyba, żebyśmy wzięli ten wazon, dali gościowi, żeby on chciał go odnieść i byśmy walnęli w dzwon i on by wtedy go ten potłukł może, co? Teraz zrobimy tak. Teraz też trzeba będzie taki speedrun zrobić. Teraz tak. Dobra, czytaj. Podłożymy ci wazon i biegniemy do dzwona. Szybko. O co chodzi w tej grze? Dobra, ma ten Ty, on go przerzucił tutaj. Co za dzban! No ale dobra, udało się. Pomóż kobiecie ubrać po piersie jeszcze. Wiesz co, o co chodzi w tej grze? No masz nowe lokacje i musisz wykonać zadania, nie? W jakiś sposób. Sprawy mężczyzna chodził boso. Chodził boso. Trzeba mu klapciora długiego chyba jakoś ukraść. Da radę? Dobra, spróbujemy mu jakoś drugiego klapciora ukraść. Da radę? To nie da radę. Musiałby na drugą nóżkę jakoś ten...
W takim razie spróbujemy mu zakosić wszystko, nie? Stąd. No bo fajki chłop nie ma. Ze stolika. Może by jakoś dał radę. Czapkę mu ukradnę. Jeszcze gazetkę trzeba elegancko zapierdzielić mu. Ta muzyka z gierki jest, no. Ta muzyka z gierki. Ale łeb cię bolał, więc chyba jest w porządku jak dla ciebie, nie? Teraz tak, on będzie pił tą herbatę, trzeba jeszcze tą herbatę mu stąd zakosić. Po tej gierce ci lepiej, wiesz. Dobra, jest, dobra. Widzieliście? Założył nogę na nogę. Aha, czy jak on herbatkę pije, to robi tak. Dawaj tego kapcia. Dawaj tego kapcia. Dobra, jest. No i kurde, zrobiliśmy, nie? Sprawa, by ktoś ściął najpiękniejszą różę. Najpiękniejszą różę. No, spadaj stąd. Chłop idzie do róży, dobra. Co on robi? Co ty się tak wkurwiasz, co? Czy ja cię popycham? Chłopcze, kurwa, gęś namalował. Bardzo się tym przejąłem. Kolejny streamer, kurwa, zbanował nas za gęganie. Dobra, dawaj. O co chodzi z tym? Okej. Ten w ogóle mydła jakieś wyrzuca z powrotem. W lasce oddaje. Buciął tą różę. Podziobaliśmy sobie krzaka. Ej, czekaj, to było jeszcze to z tym popiersiem. Ucięłam mu różę, ty! No, elegancko. Ty, ta gra jest prostsza niż myślałem. Ale się zaraz chłop wkurwi, co? Dobra, poszedł gdzieś. Ta laska gdzieś poszła też. Ty krzyczy na nią! Zaraz przez ten płot przeskoczy do niej, ty. Będziemy musieli ich rozdzielać. Laska coś wyrwa. Ta też już ma dosyć mnie. No i u kolejnego streamerka jesteśmy zablokowani za gęganie. Elegancko. Ten chłop płacze, przeżywa, nie? Jeszcze z tym popiersiem tutaj byśmy musieli coś zrobić, żeby ubrać popiersie. Nie mam zielonego pojęcia, co by tu zrobić. Dobra, jak dla mnie to lecimy dalej. Przez krzoki. Dobra, co my tu mamy? Poczekaj, bo tam... Co się przerąbała przez dom? Słyszeliście? Wszystko potłukła. Dobra, teraz tak. O, sorki. To jest jakiś list.
Może damy tutaj w te drzwi list. A tą paczkę wyniesiemy tam. Mamy w ogóle jakieś zadania inne? Nie mamy. No ale jak już mam już dobre flow na odpierdzielanie, to poróbmy ludziom na złość, nie? Tu radę da jakoś wejść. Tam na górze coś było. Jakaś butelka i co to jest? Smoczek. Dobra, tu da radę płynąć na dół. Ciekawe, gdzie to prowadzi. Dobra, gdzieś dopłynęliśmy. Ty, tu jest ten ogród. Aha. A to nie, to ja nie chcę tędy. Kurde, mogłem w sumie otworzyć tamte. Aha. Tam można było otworzyć. Dobra, no to płyniemy z powrotem. Jak w ogóle wam się gierka podoba? Ciekawa jest. To jest jakieś auto. Ta siedmiu dych, mówisz? Ja wiedziałem, że prawie ci się spodoba, nie? Czekaj, te drzwi by trzeba było zatrzasnąć. Nie wiem po co, ale czuję wewnętrznie, że tak. No. O, dobra, są nowe zadania. Dostań się do pubu. Połam taczkę na rzutki? Tarczę. Tarcze na rzutki. No kurwa, jak ma być taczka do rzutek. Dobra. Tarcze do rzutek. Zdobądź zabawkową łódkę. Sprawa, by staruszek przewrócił się na tyłek. Okej. Spraw, aby ktoś ci dał kwiatka. Ukradnij szklankę i wyrzuć ją do kanału. Nakryj do stołu. Nóż, widelec, talerz, pieprz i świeczka, tak? Dobra, to trzeba się rozejrzeć tutaj najpierw, co my tu mamy w ogóle. Aha, tu jest jakiś kanał, tak? Dobra, czyli tu byśmy musieli wyrzucić coś. To jest jakaś przejściówka. Tu w ogóle jest pławik i ten. Jakaś przynęta na ryby. Tam było coś z pubem, tak? Więc w pubie na pewno będzie rzutka. Rzutki będą i ten. Do pubu musimy się dostać, o. I to jest niby ten bodyguard, tak? Może mu rozwiążemy sznurówki, jak Dawaj, kurwa, sznurówki. Chyba cięższe niż myślałem. Przegęgaj go. Ty podziałało. Jeszcze chłop na bani się wywalił. Dobra, gęganie zawsze działa. Przegęgaliśmy chłopa. Ty tu pod spód da się wejść, okej. Okay. Widzicie, co jest tutaj? Za tym ukryte. Znak zakaz kaczki. O, tu jakaś typiarka się wbija. Dobra, co tam było? Połam tacz na rzutki. Zdobądź łódkę. Zabawkową łódkę. Jakiś staruszek na tyłek.
No dobra. Nie widzę żadnego staruszka, nie widzę żadnej tej. O, tutaj ta topiara wychodzi. Tu są rzutki jakieś. Mamy je połamać, tak? Czekaj, tą harmonijkę mu zajebiemy. Nie wiem jeszcze po co, ale chcę ją mieć. Chłop, to krzesło idzie, dobra. Schowamy mu tą harmonijkę gdzieś tu. Musimy złamać tą narzutki jakoś. Dobra, czy on będzie se, co on będzie robił? Dobra, będzie se tam rzucał, ta? Dzban. Dobra. Zerkniemy, co tu jest dalej. No to chyba trzeba będzie mu te kółka też zabrać, tak myślę, no bo nie wiem jak stąd tarczę, bo ja do niej nie dosięgam. Nie, no poczekaj. Coś z tymi rzutkami. Chyba, że wejść tędy. Radę tam wejść jakoś? Nie. Spod podłogi coś, ten, gęga. Laska musi mieć dziwko niezłe. Jakiegoś starucha mam jeszcze przewrócić na tyłek. Co mnie chłop goni, ty? Gdzie mnie do wyjścia, gnoju? Ja nigdzie tu nie wychodzę. Używa. Co za pała. Dobra, masz. No i elo. Ja nie wiem, co dalej robić. Ukradnij szklankę, wrzuć do kanału. Okej, okay, no to ukraść szklankę, to bym ukradł, tylko gdzie są szklanki? Zacznijmy od czegoś łatwego, potem się zastanowię, co dalej tam robić. Jak do rzutek nie dosięgam, to jakbym mógł je rozwalić. Spadaj, no ja po szklankę idę. Tu jest szklanka jakaś. Aha, dobra. Dobra. Macie jakiś pomysł? Da radę ją ukraść, da radę. I teraz tak, jakby tą szklankę tam przetransportować? Tą szklankę potłukła mi. Oż ty łajza.
To zrobimy tak. Dobra, wyglebimy tego typa, zarąbiemy szklankę, myślę. No co się gapisz? Gęsi nie widziałeś? Czeka tą szklankę i teraz to tylko kanał. Aha, tam był jakiś chyba kanał, nie? Wejście do tego kanału tu było. Dobrze pamiętam. A nie, tu było jakieś inne wejście. A tu dał radę jeszcze pójść, okej. Okay. I co tu jest? To jest jakiś talerz. Kurde. Jakiś kosz na śmieci, nie? Kurde, no nie wiem. Czekaj, bo tu jest... Co to właściwie jest? Się klika jakoś? Nie, no dobra, to nie wiem. Ej, ciężkie, ciężkie zadania mi dali teraz. No kurde, nie mam pomysłu, no. Tu jest jakieś wiosło. Nie, to, czy to wiosło jest, czy nie. Jakaś lampa? Cholera wie, co to jest. No mamy jakieś te narzędzia śmieszne, czekaj. Kradliśmy to. Dobra. Bo ja tu 10 rzeczy naraz myślę, a muszę po kolei, nie? Najpierw tą szklankę do kanału, czyli myślę, żebym zrobić tak. Wziąć tą szklankę, ukraść. Dobra, nie ma typiarki. To nas tam poszło. Kurwa, dawaj mi tą szklankę. Dobra, albo tu tędy, da radę tu jakoś wejść. Co tam było ciekawego? Jakiś nóż. Po drodze dasz radę tą szklankę ukraść, mordo? No kurde, że tamta szklanka się stukła, ona już... Miałem ją w dziobie. Tak, 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 wychodzę, no. Chyba zaraz Dinka odpalę, bo nie, na trzeźwo chyba nie idzie tego grać. Z turbanem w ogóle. Dobra, dawaj tą szklankę, wkurwiłem się. Ty niczego na trzeźwo grać nie możesz. Nie, no tylko Emegi, a to mnie zaczyna wkurzać już ta gra. Zaczyna mnie wkurzać, bo nie wiem, co tu robić dalej. Co my zrobiliśmy jak na razie? Dostać się do pubu, no i super, nie? Nakryj do stołu, może widelec. Ale do którego stołu? Chłopowi organki żeśmy zarąbali i tyle. Nie, najlepsze było to, że ja w ogóle wczoraj miałem wieczorem w nocy odpalić streamka właśnie z Kirków. I chciałem sobie ten, przygotowałem sobie właśnie drineczki, mówię, podlinkuję sobie, coś się napiję. I mnie tak łeb rozbolał w nocy, ale to mnie tak rozbolał, że ja poszedłem spać o 24 z hakiem, nie? I poszedłem po prostu spać. No i tyle było ze streamka. No ale dzisiaj ja przynajmniej rano wstałem, trochę się spakowałem, bo jadę do Łodzi, do rodzinki. No i mówię, akurat zanim pojadę, to sobie odpalę chociaż dzisiaj tego streamka jakiegoś innego, nie? A też nie mam jakoś mega dużo czasu, żeby coś tam porobić, żeby pograć jakąś fajną gierkę, no bo będę musiał po 18 wyjść z chaty. No i nie chciałbym, żeby wiecie, no. Nie chciałbym przerywać jakiejś fajnej gierki, nie? Hmm.
Dobra. Dobra, 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 dobra. Dobra, bierz tą szklankę. I teraz tak, mój plan jest taki, nie? Uciekniemy, bo ona tam, widzę, że tutaj... Mój plan jest taki, żeby... Ona idzie za mną. Idzie, dobra, trzeba uciec tu. Mój plan jest taki, żeby tą szklankę ogólnie odłożyć przed wyjściem z pubu. Ochroniarz mnie wywali z tego pubu, ja mu rozwiążę sznurówkę i on będzie mnie gonić. Jak on upadnie na ryj, to ja wtedy biorę szklankę i spierdzielam, nie? Taki jest plan, zobaczymy, czy to wyjdzie. Dobra, schowamy sobie ją, powiedzmy, kurwa. Potukłem. Dobra, chłopie, się tak nie podniecaj. Ty, ja nie wiedziałem, że jej nie można upuścić. Ja myślałem, że tam ją ktoś nadepnął czy coś. To została mi tylko jedna szklanka w takim razie do tego kanału, żeby tam zanieść. Tylko jak ja mam z tą szklanką? Ja nie mogę jej upuścić. Zaraz będzie klepane, nie ma opcji, nie? Nakryj do stołu, tak? Ale do jakiegokolwiek stołu, nie? Dobra. Zaraz pomyślimy, tutaj jest... Czekaj. Tu jest stół jakiś, nie? To radę jakoś... Jak ja bym miał nakryć do tego stołu, to... Jestem za niski! Tu, a to jest stół? Czy co to jest? O, występy. Jej! Klaszczą mi! Jej! Ktoś docenił gęgacza w końcu. Dostałem kwiatka! Jest jakieś zadanie proste w końcu. Udało się zrobić. Dobra, jest talerz. Tylko trzeba znaleźć stół, do którego bym sięgał, nie? Tam są jakieś pierdoły w ogóle. I z tą szklanką. Kurwa. Szybciej się obracaj na tych łapach. Głupia kaczko. Ty tutaj radę wejść jeszcze. Aha, tu się da radę przyczaić, tak. Czyli jakbyśmy tą szklankę zarąbali, przeszli tędy, niezauważeni, czy da radę przez tego kolesia się przebiec? Nie, bo mi ta szklanka wyleci, nie? Jak on mnie dotknie. Jakby to zrobić? Czekajcie, zaraz się zastanawiam, żeby go stąd odciągnąć, nie? Bo potem jest prosta droga, z tą szklanką po prostu biegnę tu, jakoś, tu i do tego kanału, nie? I tu chyba po prostu ją wrzucam. No, dobra. A po co by to było to? Dobra, jeszcze spróbujemy. Teraz tak. Czemu to jest to obtegowane? Dalej to ruszyć stąd? Może by ktoś padł do środka wtedy, nie? Tego nie da rady ruszyć. Szkoda. Tego też nie da rady otworzyć.
Teraz tak, tego dzbanioka trzeba jakoś rozwiązać mu tę sznurówkę, wywalić go na łeb. O, o! Będzie wiązał tego buta, nie? Jak ja się wcześniej tutaj dostawałem? Jakoś było prościej. O, właśnie tak. Dobra, wywalił się na twarz. Teraz tak, jakbyśmy to jabłko wzięli i mu dali, to co on zrobi z tym jabłkiem? Dobra, zawiążę sobie tego buta i odniesie to jabłko, tak? A my wtedy byśmy mogli... Tylko nie mogę upuścić tego zasranego kubka, nie? A ten kubek ostatni został gdzieś tam w ogóle. Też będę musiał się na niego przyczaić ostro. Kurwa. Dobra, tak zrobimy. Mam plan. Teraz wyjdzie, nie? Na spontanie. Na spontanie to powinno wyjść. Kurwa ta. Ty ruro, ty. No ma, to sobie sprząta, nie? No co się gapisz? Gęsi nie widziałaś. Co mnie kopiesz? Dobra. Gdzie jest ta parówa? Ty, zobaczyła mnie. Tu jest ten kubek, nie? Trzeba jakoś otworzyć te drzwi. No gdzie mnie wyganiasz? Zostaw mnie w spokoju, no. Czekaj, co tam jeszcze było? Trzeba by było się przyczaić jakoś, kurwa. A, dwa kurde kubki, które były blisko, musiałem potłuc. Ja się boję, że ja nie wyrobię pomiędzy tymi stolikami z tym kubkiem. I tak go stukę. Czekaj, przyczajmy się. Kurwa, i tak mnie zobaczyła, ty. Co za parasol. Ty, to się robi normalnie z mapy na mapę coraz cięższe. Teraz już sobie nie radzę z tymi zadaniami. A co będzie później? A od drugiej strony nie da rady jakoś tam wejść. Bo ona gdzieś tam idzie w tą stronę, dobra. Może damy radę teraz. Na pełnej się wpierdzielimy. Dobra, bierz ten kubek. Tylko go nie wolno potłuc. O kurwa, zobaczyła mnie, pizda. Oż ty, Franco. Kurwa, mój kubek. Dawaj go. No biegnij po ten kubek. No bo dziabnij go. Dobra. Nie będziemy tam już. No. Udało się. Dobra, idziemy teraz tak. Nie wolno go upuścić, nie? Czyli musimy temu dzbanowi się pokazać tu. I tutaj gdzieś te jabłka były? Powiedz, że one tu nadal są. On musi mnie zobaczyć. I potem jak będzie wracać... No. Jestem tu. Kurwa! Co za faja!
A w ogóle gdzie te jabłka? Gdzie te jabłka się podziały? A co on tam? No co za łajza? Cię kurwa ugryzę, dupę cię kurwa ugryzę. Za ten kubek. Trzy kubki musiałem stłuc. Ale po stusie schowałem jelo, nie? Trzeba pomyśleć. Czyli pod stołami można chodzić. Dobra, nie wpadłem na to w sumie. No, przyczajmy się pod stołami. Może gdzieś jest jeszcze jakiś kubek. Jest, dobra, widzę go. To w takim razie musimy zrobić jeszcze raz, nie? Czyli... Dobra, jak on się... Tymi jabłkami, albo widelec może zarąbać, żeby on odniósł. Jaka tu w ogóle rozpinka jest, nie? Jaka my jakąś głupią gęsią, jakąś głupią grę. Znaczy głupią, no. Fajna jest ta gra, dziwna, taka inna trochę. Zajmiemy widelec. I wyśmiejemy ją. Czekajcie, bym zrobił tak. Temu dzbanowi damy. O. Czy on będzie odnosił ten widelec? Bo ja bardzo bym był ciekaw tego. I wtedy on będzie odnosił ten widelec, nie? Ta. Dobra, zajebiście. No a ty co? I te jabłka też by odnosił wtedy. No dobra, czyli w takim razie... Kurwa, pod stół. Byle pod stół. Dobra, no to już rozgryzłem chyba, jak tu uciekać przed tymi leszczami. Znaczy, on nosi tam widelec, tak? Ale piara mnie zobaczyła teraz. Teraz tak, tą szklankę. Tylko musimy najpierw... On musi wrócić stamtąd, nie? Cieszę się, że w ogóle respawnują się te szklanki, bo jakby się nie respawnowały, to już by było ten, klepanie, nie? Akurat musisz ten stół myć? Siema, Ceriusik, siema. Jest gęgane dzisiaj. Dobra, szmatkę jej ukradniemy. Prawie pod stół właśnie. Dobra, tą szmatkę zarąbaliśmy. Teraz trzeba będzie, wiecie co zrobić, nie? No i idź stąd, prykwo. No dobra, poszło sobie fajnie. Teraz zrobimy tak. Kurwa, zobaczył mnie. Co za fajas. Uciekamy tędy. I tak tutaj miałem iść. Podnoś tą szmatę. Nie, uciekamy tędy w takim razie. I dookoła. No, elegancko. Więc tak, podnieś tą szmatę, bo musimy ją podłożyć. I teraz tak, musimy ją dać.
O kurwa, ta mnie teraz dorwała. Te w kleszcze mnie wzięli. Oj, powiem wam, że tutaj w tym gęś nie ma spokojnego życia. Kurde. Ciężkie życie tej gęsi. Ciężkie, ciężkie, no. Kurwa, ona tu zawsze na posterunku musi stać przy wejściu. Dobra, wpierdzielimy się tu. Może tak byśmy zarąbali to. Też może być. Ważne, żeby podłożyć, nie? Ważne, żeby to podłożyć. Może być w to miejsce. O. Tylko że on to teraz odniesie. Ja muszę po prostu się dowiedzieć, jak daleko mogę tą pieprzniczkę odnieść. No co za pajac, no. Na pewno jest jakiś łatwiejszy sposób, żeby to zrobić, nie? Na bank jest jakiś łatwiejszy sposób, żeby to zrobić. Ale jeszcze na niego nie wpadłem. Dobra, dawaj ten świecznik w takim razie. Też może być, nie? Kurwa, on tu jest. Pierdolę. Całe życie uciekać trzeba, nie? Dobra, dawaj ten świecznik jeszcze i uciekamy pod werandę. Dobra, elo. Ja mogę wejść pod tą werandę z tym świecznikiem, bo jestem za wysoki. I teraz tak. Dobra, to zrobimy jeszcze inaczej teraz tak. Chyba wpadłem na to, jakby to zrobić. Podłożymy go tu. Niech ten świecznik se tam stoi. Idziemy teraz po tą szklankę, nie? Mam nadzieję, że jak gęgnę z tą szklanką, to ona mi nie wypadnie z ust, nie? Znaczy z dzioba. Dobra, idź sobie. Dobra. Dawaj tę szklankę. Kurwa, co za parówa, no. Na chuj to przechodzisz z tymi kartonami? Nie widzisz, że ja szklankę niosę? Zadanie chcę, kurwa, zrobić, a ty mi się wpierdzielasz. Wkurwiłem się teraz. Macie przejebane. Ale będzie gęgania teraz. Idź myj tą szklankę. A ty wypierdalaj z tym kartonem. Co za ludzie. To jest w ogóle jakaś dziura w płocie. Znaczy w tym. Dobra, ona umyła teraz tą szklankę, tak? No to spróbujmy jeszcze raz. A spróbuj mi z tym kartonem tu wyjść jeszcze raz. Dobra, bierz to. Prosta ta gra. No, była prosta do momentu, aż widziałem, co jest grane. Dobra, goni nas. Uciekaj, głupia kaczko, gęsio. Dobra, gęgnęliśmy sobie. Ty, wystarczyło gęgnąć! On by tu przylazł. Ja tu z jakimiś kurwa świecznikami latam. Nie no. Wystarczyło gęgnąć. Proste takie to było. Dobra. Plum. Samouczek był prosty, no.
Proste szachy, proste. Dobra, no to w takim razie jedno kolejne zadanie mamy zaliczone. Jedno z niewielu, no kurde. Powiem wam, że ciężki jest ten pub. Nie mam żadnego pojęcia, co tam dalej robić. Pułam tarczę na rzutki, nie? Jak mam ją połamać? Nie mam zielonego pojęcia, nie? Nawet do niej dosięgnąć nie mogę. Zdobądź zabawką łódkę. Jej jeszcze nie widziałem, ale jak znajdę, to będzie spoko. Sprawa, by staruszek przewrócił się na tyłek. Nie widziałem żadnego staruszka jeszcze. Nakryj do stołu. Ale jak mam nakryć do stołu, to też nie mam żadnego pojęcia, bo nawet nie sięgam do stołu. Dobra, wracamy z powrotem. Staruszek jakiś tam. No, schyl się. Dobra, musimy się wpierdzielić teraz z powrotem tam. A może jest jakieś inne wejście? Nie ma, nie? Czuję się jak Hitman Gęgacz. A jakby zrobić tak, żeby... Czekaj, poczekaj, poczekaj, poczekaj. A da radę? Właśnie. Ja mogłem do tego pudełka wejść. Ty, kurwa. Zdemaskowałaś mnie. Dobra, dawaj te sznurówki. O! Rodzyn się na głupi ryj wyjebał. Zajebiam mu to krzesło, co? W sumie to nie wiem po co. Dawaj to krzesło. Dobra, co my tu mamy, kurde, zrobić z tymi rzutkami? Tu są te rzutki, tak? I mamy je rozpierdzielić, tak? Połamać mamy to jakoś. Gęgnę sobie. Tu gęganie dużo robi, nie? Jak nie wiesz co robić, to po prostu gęgaj. Szuka tych organek. Ja mu je zakosiłem, te organki, ale. Naura, trzymaj się, promycik. Dobra, masz te organki z powrotem. Trzeba to jakoś rozgryźć. Czekaj, no bo ona stąd. Dobra, on gra w to. Kurwa, zaczął grać, a ja mu. Dobra, czyli jednak dobrze z tymi organkami kombinowałem, że trzeba mu zarąbać, żeby on zaczął grać w te darcy, tak? Dobra, idzie w te darcy zagrać. No i co teraz zrobić, żeby on. Zaraz coś wymyślimy. Co trzeba zrobić, żeby on je połamał? No bo. A, wystarczyło gęgnąć. Proste. Kurwa, prostsze niż myślałem. Dobra, gęgnęliśmy, jest git. Wtedy lotki nie, no wystarczyło gęgnąć. Jak nie wiesz o co chodzi, to po prostu chodzi o gęganie, nie? Ale tam był dziadek jakiś? Mówiłeś, że tam dziadek był jakiś, bo mamy jakiegoś dziadka. Żeby dziadek przewrócił się na tyłek. Ale to jest dziadek? Chodzi o tego typa, że to jest dziadek? Aha, no jest dziadek w sumie. Mam takie siłę. Ta czapka mnie zmyliła. Czekaj, musimy. Robić tak. Z czego się jeżysz? Dobra, nie ma tego stołka. Czyli rozumiem, że. Okej, czy jak on będzie chciał usiąść na stołku, to muszę mu ten stołek spod dupska wyjąć, tak?
takie odszczotki mu połóż pod nogami. Czekaj, spróbujemy jeszcze inaczej. Będzie chciał usiąść, to mu po prostu dziabniemy. Jak czeka, nie? Czekamy. No siadaj na tym krześle. Mówi, że kij od szczotki. Ja myślałem, żeby po prostu dziabnąć mu spod dupska ten stołek. No, plecki bolą. Idź usiądź. Elo! Essa! Dobra, jest git. Jest git. Kolejne zaliczone. No dobra, nie było to takie trudne. Zabawkową łódkę mi zostało zdobyć jakąś i nakryć do stołu, tak? Tylko, że problem jest taki, że nie mam żadnego... Wyjebał się na krzyż. Ciekawe, czy tam dalej leży. Nie, no już wstał, poszedł se. W ogóle jakiego ma czerwonego nohala, nie? Jakąś łódkę, tak? Zabawkową, tak? Czekaj, tu są jakieś drzwi. Tu nie można wejść. Tu jest jakiś talerz, tak? Talerz na pewno by nam się przydał, żeby nakryć do stołu, tak? Bo tak jest przynajmniej napisane, tylko który stół ja mam niby... Dobra, spróbujemy ten na zewnątrz nakryć. Może się uda jakoś. No i jak ja mam to nakryć do stołu? Chyba, że musiałbym wejść na to i stąd jakoś na stół to położyć. Tu też jest zresztą ten... No jak mam nakryć do stołu? Czekaj. A może te laski mi pomogą? Albo zrobimy tak. Czekaj. Może one wezmą ten talerz ode mnie i sobie na stół położą, co? No bierz ten talerz. Nie? Aż ty franco. Dobra. To chyba nie. Jakiś niski stół bym potrzebował. Albo jakąś taką... A da radę ten stół przesunąć? Bo jakbym tutaj go bliżej dał radę przesunąć, to może z tego podestu bym dał radę tu jakiś talerz. Nakryć do stołu, kurwa. Do którego stołu? Dobra, zobaczmy, co jest na górze jeszcze. A, tu jest jakaś łódka, czekaj. A dobra, już widzę. Nalejemy tam wody i ona wtedy może się wywali. Tu jest pieprz. No to poczekamy na nią. Ja co z tą łódką miałem zrobić? Po prostu ją zdobyć, tak? Zdobądź zabawkową łódkę, okej. Okay. Dobra, ona zakręciła to. Dobra, teraz powinniśmy tą łódkę easy. Kurwa. No i na chuj zakręcałaś? Dobra, no i elegancko tego. Nowa propozycja na liście, okej. Okay. Nie mam żadnego pojęcia, jak mam nakryć do tego stołu. Ja nie widzę tu żadnego. Upuść wiadra na głowę potężnej postury mężczyzny. Wiadra na głowę. Potężnej postury mężczyzny.
No dobra, no zarąbałem tą łódkę. Aha, chodzi o tego... chodzi o tego typa, tak? Wyniesiemy to tu, żeby było bezpieczne. Nie wiem, czy mi się ta łódka do czegoś przyda jeszcze, ale wolę, żeby była tam bezpieczna. I teraz tego typa, tak? Musimy jakoś załatwić wiadrami na głowę. Mu zrzucić. Ale gdzie ja mam mu zrzucić? Chodzi o tego, tak? Wiadra na głowę. Upuść wiadra na głowę potężnej postury mężczyzny. Upuść wiadra na głowę. What the fuck? Gdzie to są jakieś wiadra? Widział ktoś jakieś wiadra? Dobra, idziemy szukać wiader. O, typiarka mop sprząta, dobra. W ogóle jak ona tam wlazła? Halo? Tu jest jakieś wiadro. Talerz ci brakuje. Jak ty tu wlazłaś? To już ma dosyć tej gęsi, czyli mnie. Emła. Pogęgane. Dobra, teraz tak. Wiadra na głowę, ta. Wiadro. A, tam jest wiadro. Tu jest wiadro. Poczekaj, okej. Aha, bo ona przylazła stąd. Poczekaj. Widzę wiadro. Dobra, tylko pośpiesz się, gęsio. Czyli tu. Dobra, ona mnie zaraz tutaj skitę, nie? W sensie złapie. Dobra, pod stół. No. Może. Tak, już wiem o co chodzi, bo ona teraz, ta typiarka, teraz pójdzie wyjąć ten znak, nie? Będzie chciała wyjąć ten znak. I poprosi tego kolesia, żeby go wyjął, albo nie wiem, tych skrzynek, żeby jej podniósł, czy coś. Tak na to wygląda. Tak na to mi to wygląda, no. No bo tu jest jedyne wiadro, jakie stoi na górze i idealnie pasuje do całej akcji. A że laska tam idzie po ten znak, to musi być taka akcja, że ona będzie musiała to przenieść i poprosi tego typa, nie? Albo nie? Kurwa. No to nie wiem. No to jak mam go zwabić teraz? Tu da radę jakoś przejść? To jak mam tego typa tutaj zwabić? Żeby mu to wiadro na łeb. To radę jakoś wejść? Jak mam tego typa tutaj zwabić? Dobra, goni się parwo. Czekaj, to jest mnóstwo tych jabłek, nie? No i zostaje, że są te jabłka. Trzeba by było przyblokować chyba jakoś te drzwi, wiecie?
ona tu będzie wchodzić czy wychodzić, ta typiarka właśnie. Kurwa. Tak, tu otworzyć te drzwi jakoś. Kurde, no nie wiem jak mógł zwabić tego typa. Jak on ma tutaj przyjść, żeby mu wiadro na głowę zrzucić? Czekaj, może zrobimy jeszcze inaczej. Dobra, nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o to, że o gęganie, nie? No idzie tutaj ten typ. Skąd się? Dobra, kilka rzeczy poszło łatwo, a teraz kurde znowu mam problem, bo nie wiem co zrobić. No chłop biegnie za mną, biegnie. Wejdzie tu? Chyba idzie tu. A może te jabłka będzie? Chciał naprawić. No wypierdzielaj stąd! Zawsze stoisz, kurwa, w tym miejscu, jak ci nikt nie potrzebuje. Dobra, jest. Dobra, fajnie. Siema, Kaliber, siema. I elo! Się udało. Ojoj. A, dzięki wielki Kaliber, również nawzajem. Mordeczko. Teraz tak. No dobra, ona gdzieś wynosiła ten znak, nie? Z tym gęgaczem. Musimy gdzieś tam... Bo wszystko mamy raczej zaliczone, tak? No jeszcze ten nakrycie do stołu niby, ale to zazwyczaj jedną wystarczyło. Dobra, no to jest... Wystawiła ten znak, tak? Więc powinno się tutaj otworzyć nam jakieś nowe przejście gdzieś. Dobrze, myślę. Tam z tyłu było jakieś przejście. Teraz zerkniemy. Chłop z pomidorem na dupsku. Mamy, teraz zerkniemy. Tu wywalił to. Dobra, tu było właśnie to przejście. A co on tu robi? No to już sobie nic chyba nie było w takim razie. Oprócz tego nakrycia do stołu. Gdzie ty mnie chcesz wygonić? Elo. Ajajajajaj. Tu już nic więcej nie było, nie? Nakryć do stołu. Dobra, idziemy stąd. Dobra, tu raczej wszystko zrobiliśmy, mi się wydaje. Teraz tak. Tu było to przejście. Okej.
I było jeszcze tak, przejście tutaj w tą stronę, które prowadziło. Tu jest jakaś furtka. A, to prowadziło tu. Okej. Czyli tu już byliśmy. To, ale to teraz w tą drugą stronę jeszcze pójdziemy sobie. Tu w ogóle coś jest. Co to jest? Pieniążek. Proszę, do studni wrzucimy. Nie wiem, czy to był dobry pomysł w sumie. Kurwa, może się przydać do czegoś. Ale powiedzmy, że tak. O, tu da to otworzyć. Okulary. A, to te okulary, już tu byliśmy. Poznaję. Okej. No, widzę, że wróciliśmy na stare śmieci. No, Rudy, uciekaj, Rudy. Tak, ty skąd, jakim sposobem ty w ogóle wyszłaś? Ja cię tu zamknąłem. Teraz tak, tu byliśmy, tu byliśmy, tu byliśmy. Pamiętam, że jakiegoś jednego tego chyba nie otworzyłem. Czekaj, jak to było? Tu chyba. To mogłem zerwać? No, zakazy są po to, żeby je łamać, nie? A, bo to jest ta studnia. Okej. Okay. To w takim razie wracamy tu. No i co dalej? No, tu już byliśmy. Następne. To zrobiliśmy. Nakryć do stołu mam. Coś jeszcze? Nakryć do stołu, ale dobra. Ta gra jest taka. Czekajcie, zrobimy. Schowamy się tutaj do tej paczki. Zobaczymy, gdzie ona nas może zaniesie. A te drzwi się nie otworzyły? Czekaj. Tu się nie otworzyło nic? Nie. Dobra, zobaczyła nas już. Się goń. No dobra. Aha! Czekaj. Może nas wrzuci do tego samochodu, nie? I gdzieś pojedziemy? Czy nie? Co ty chcesz ode mnie? Dobra. Dobra, chowamy się do pudełka. Może nas laskas stąd zabierze. Nie, do samochodu miałaś nas wsadzić. Aha, czyli tak się wchodziło do tego pubu, okej. Tak się wchodziło do tego pubu, a ja tutaj kombinowałem z jakimiś sznurówkami dziwnymi. Dobra, ciekawi się nas, niech się w ogóle. Dobra, elo.
Aha, to jest jakiś. Aha, to jest śmietnik. Okej. Co możemy z tego śmietnika tutaj zrobić? Możemy tam wejść do śmietnika ewentualnie. I co nam to da? Może by wwieźli te śmieci. Aha, tu jest przejście, dobra. Chyba otworzymy sobie od razu to. No dobra, no to było. W ogóle tak trudno było zauważyć to przejście nad tego świetnika. Jakiś kranik. O, tu kudeczka. Dobra, to nie otworzymy na razie. No to w takim razie jest tylko jedna, jedyna droga. Idziemy tam. No tu też nie można przejść. Aha, dobra, przepłynąć można. Są jakieś figurki. Dostaliśmy jakieś nowe zadania. Ukradnij piękny, miniaturowy, złoty dzwon. No to nie ma problemu. Zaraz będziemy, zakusimy. Tylko powiedz mi, gdzie jest ten miniaturowy, złoty dzwon. Nie mogę tam wejść. Miniaturowy, złoty dzwon. A, bo to jest. A, myślałem, że to jest ta. Mini mapa tego miasta. No, w sumie jest trochę. A, tu jest. Aha, tu był ten pub, tak? I tu jest to. Miniaturowy złoty dzwon. Tam jest na górze. Dobra, weź tego dzieciaka stąd. No i teraz trzeba go tam jakoś zakosić. Dobra. Tu widzę, że da chyba radę wejść. Nie. Dobre. Rozdziubaliśmy to. Teraz trzeba wejść tam jakoś. Chyba. No albo z drugiej strony obdziubać. A, w rozpierdzielaniu to jesteśmy najlepsi, nie? Jeszcze tam trochę trzeba rozpierdzielić od dupy strony. Teraz tu gdzieś jeszcze obdziubać. O, coś tam jest. Ciągnij to. No. No co ja mam z tym zrobić? Dobra, dobra, już było. Czekajcie. Jest, szarp to. Gryź to, gęgaczu jeden. No. Ciągnij. Ciągnij. Tylko żeby ci na łeb nie spadło. Wyrwał, co za gęgacz. Jest. No dobra, no to elegancko. I teraz co dalej? I zabierz go z powrotem do domu. Do domu? Jakiego kurwa domu? Zabierz go z powrotem do domu. Jakiego domu? Ja nie mam domu. Jakiego domu? Kamuza w ogóle jest.
Zabierz go z powrotem do domu. No dobra. Nie w tą nocę. Wspaniale. Zabierz go z powrotem do domu, tak? Ale to jest papa, nie dom. Jakiego kurwa domu? Tu da radę płynąć? No to było zamknięte, nie? Nie mam zielonego pojęcia, do jakiego domu mam to zabrać. Czekaj. Kurwa. Może tu rzeczywiście jakoś. Zabierz go z powrotem do domu. W sensie ten dzwon, tak? Mam gdzieś do domu. Czy no, a co by innego? Zabierz go z powrotem do domu. Tykam, jaka ta muza jest dziwna. No dobra, no skoro mamy tutaj całą atrapę tych wszystkich, tego całego miasta, tak? A to był ten ludzik, dobra. Skoro żeśmy rozwalili to już. Wypluj to. Gdzie jest ten dom? Zabierz z powrotem kurwa do domu. No ale co to znaczy zabierz z powrotem do domu? Do jakiego domu? Tego domu, tego, tamtego, miniaturowego domu? Czy mam się cofać teraz całą planszę z powrotem, z tym dzwonem biegać kurwa? O chuj chodzi. Dobra, wkierwiłem się. To jest tak niejasno wytłumaczone. No dobra, no to idziemy do pierwszego lepszego domu, nie? Nie do pubu, tylko do domu. Mam nadzieję, że nam nie ukradną tego dzwonu. Cofaj się. Gdzie to było wyjście stąd? Gdzieś tu, nie? A, pod spodem. Tam nie dało rady się przejść? Jakoś? Dzwoni tym dzwonkiem, nie? Ty zajebała mi ten dzwonek. Ty głupia pizdo, oddawaj to. Mój dzwonek.
Aha, nie możecie tu przejść i dobrze. Się gońcie. Aha, tu jest otwarty jakiś dom. Kurwa. Oddawaj mi ten dzwon, paruwo. Mój dzwonek to jest. Sam go zdobyłem. I go teraz zabiorę stąd. O. Wiesz ten dzwon, ja tu muszę przejść. Jeszcze się z ludźmi muszę kłócić o jakiś mój dzwonek. Dobra, zawijamy się stąd. Kurwa, gościu naprawił to. Mam nadzieję, że go tu nie ma. Jeszcze mi ukradł dzwonek. Co ty robisz? Kurwa, jak ci zaraz normalnie... Nie no. Dawaj mi mój dzwonek. Dawaj ten dzwonek. Elo, elo. Dobra. Mamy go zabrać z powrotem do domu, tak? Piaro, czy ty jesteś normalna? Tu jest jakaś nowa laska, a nie. Ty... Oddawaj mi ten dzwonek. Jak śmiesz w ogóle. Co tu stoi? On tu stoi na straży. Kurwa, oddawaj ten dzwonek, powiedziałem. Aha, dobra, no to już chyba wiem. Skoro on tu stoi, to byśmy musieli przejść tędy. I ukraść ten dzwonek z tej strony, nie? Kurwa. No jak mógł ten dzwonek ukraść? Oddawaj to. Już prawie go miałem. Kurwa. Jeszcze drzwi zamknąłem, super. Czekajcie chwilę.
Dobra, już jestem, sorry, miałem telefon. No dobra, ale mam do domu zabrać teraz ten dzwon. No i co? Zabiorę mu ten dzwon i gdzie mam pobiec? W którą stronę mam pobiec? Gdzie? Wkurwiony siedzę. No bo nie wiem, słuchaj, no miałem dzwon jakiś zarąbać i jest zabierz go z powrotem do domu i nie mam żadnego pojęcia, gdzie mam go zabrać. Za kurwa, jeszcze ten ogrodnik jebany zajebał mi ten dzwon. Ty kurwa melepeto jeden. Dobra, elo. Cymbale. Ty, on tu kurwa wszedł. Kurwa, to jest mój dzwonek, tym pedale. Odczep się od mojego dzwonka. O, i pobiegł. No to na chuj mnie goniłeś? Ja tego nie rozumiem. Najpierw mnie chłop goni, chce mi ukraść dzwonek, a potem wypada mi z dzioba i ucieka. No dobra, no to powiedzmy, że zabieram skąd przyszedłem, tak? No bo to jest niby mój dom. Nie wiem, zaczynałem chyba z domu, tak? No i co? Zabierz go do domu. No i zabrałem go, to jest mój dom. Może nie wygląda, ale... Aha, dobra, jeszcze tu. Tu widzicie to? Kurwa, który to już dzwonek jest? Dzwonki. Ja pierdolę, co za gęgacz. I to koniec jest. Jakbym kupił za 75 zł, to bym się wkurwił chyba. Jej, przeszliśmy grę. Uhu. Jednak jest krótka. Jednak jest krótka ta gra. Myślałem, że będzie długa, nie? No bo mówię, grafika nie jest powalająca, waży 800 mega. Ja wiem, że 800 mega to jest mało, nie? Ale kiedyś 800 mega, no to były, kurde, normalne gierki, nie? W dużo lepszej grafice. Udało nam się. Ja myślałem, że będzie troszeczkę dłuższa ta gra, a tutaj, kurde... Ile ten stream trwa? 2,5 godziny. Dziękuję bardzo. 5 osób zostało do końca. Dobra, no to co robimy, bo ja mam jeszcze pół godziny. Pół godziny, no. Jakoś może trochę dłużej. Ani żadnej gierki nie zagram już. To chyba tyle, no. Chyba tyle, byki. To jakieś nowe zadania tu są w ogóle. Czekajcie, to nie jest koniec. To nie jest koniec. Ja myślałem, że to jest koniec, a to nie jest koniec. Teraz tak, piknik kapuściany. Czyli rozumiem, że mam zrobić piknik z samej kapusty. To taki polski piknik. Sprawa, by chłopiec wpadł do kałuży, to nie będzie problemu, bo tam była kałuża. Sprawa, by dzwonek wagi sklepowej zadzwonił. Wagi sklepowej? Jak wagi sklepowej? Wagi mają dzwonki? Pierwszy słyszę.
Otwórz parasol w sklepie z telewizorami. Spraw, aby ktoś spoza głównej ulicy odkupił swoje rzeczy. Okej. No tam były jakieś krótkofalówki, nie? Zerwij 5 kwiatów w koszyku przy studni. Tulipan, lilia, róża, stokrotka i chryzantema. Tulipan to wiem jak wygląda, a lilia no to raczej w wodzie jest. Róża no to wiem jak wygląda, stokrotka raczej też. No i chryzantema, mam nadzieję, że złocista. No to nie będzie raczej problemu. Ale to rozumiem, że są jakieś dodatkowe zadania, tak? Też do wykonania, tak? O, tu jest więcej jeszcze. Zatrzaśnij chłopca w garażu. Okej, i tu jest jeszcze więcej. Zadania szybka wy... Wykonaj wszystkie zadania z listy zadań w agregacie, w ogrodzie, zanim zacznie bić dzwon kościelny. Siema żużelku, siema, siema. Co tam czytasz? A czytam, co tam jeszcze w grze mi zostało, bo tutaj gramy dzisiaj w giereczkę taką gęgającą. Jesteśmy gęgaczem i wykonujemy zadania, wiesz? Tak odpaliłem coś nowego, bo stwierdziłem, że muszę w tą gierkę zagrać. Także no jest fajna ogólnie. Dobra, ale to myślę, że byśmy jeszcze parę zadań. Ja myślałem, że to jest koniec gry ogólnie, a tu jeszcze mamy kilka rzeczy do zrobienia. Piknik kapuściany, tak? Czyli rozumiem, że mamy tą całą kapustę jakąś zarąbać, tak? Z tego ogrodu. Dobra. Piknik kapuściany. Możemy tą kapustę zarąbać? O, teraz chyba. Aha. Czyli nie możemy w taki oczywisty sposób tam tego zatargać. Tylko chyba trzeba będzie kopać tą kapustę. Dobra, no spróbujemy. Mam nadzieję, że ten ogrodnik tu nie chodzi. Kurwa, jak Leo Messi. Z kapustą przy nodze. Wróć. Zobacz, żelku, nie? Wyobrażaj sobie jakoś inaczej gęgacza prawdziwego. Ty kapusta mi spierdziela. Co to jest? No to jest gra o gęgaczach, no. Czekaj, piknik kapuściany mamy zrobić, tak? No to dawaj tą kapustkę tutaj na tego piknika. Tylko mi się nie sturlaj do wody. Dobre. Dobre jest, dobre. A, no tylko jedną kapustkę. Ja myślałem, że wszystkie kapustki ma tam przetransportować. A jak jedną, to elegancko tego. Dobra, no to następne zadanie. Sprawa, by chłopiec wpadł do kałuży. No to nie ma problemu, ja to wiem, jak to zrobić. Nie ma problemiksa. Spadaj. Cię gęgnę. Tu już chłop przybił. Już nie... Wszystkich streamów mnie zbanowali. Gdzie byłem? Tak gęgałem, że mnie zbanowali. Dobra, tu już żeśmy napsocili. Gdzie jest ten rudzielec? Rudy! Gdzie jest Rudy? Tu jest Rudy. Czekajcie. Trzeba mu ten samolot ukraść. Gdzie uciekasz? Żeby wpadł do kałuży. Musimy go jakoś tutaj dać. Dobra, dawaj ten samolot. Dobra, chodź. Tu, chodź tutaj. No chodź. No chodź. Chodź, 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 chodź. Kurwa. Tu mam samolot. No uciekaj. Samolot mam. Chodź, chodź za mną, chodź. Już tu łajza. Dawaj ten samolot.
No. No, elegancko. Wiesz to? Kurwa. Prawie się udało. Dobra. Dawaj ten samolot jeszcze raz. Spróbujemy. Tu masz trochę dłuższy pas startowy. No. Zaliczone, no. W połowie, ale... No, zaliczone. Dobra. Sprawa, aby dzwonek z wagi sklepowej zadzwonił. Dzwonek wagi sklepowej. Waga sklepowa, waga sklepowa, waga sklepowa. Tu jest waga sklepowa. Czyli rozumiem, że mam tam stanąć na tym, czy co ja mam tam zrobić. Dobra, idź stąd. Tam było jeszcze, czekaj, bo tam było jeszcze sprawa, aby dzwonek otwórz parasol w sklepie, aby ktoś odkupił swoje rzeczy. Dobra, ja wiem, domyślam się, że chodzi o te rzeczy tutaj. Chyba. Czy jakieś tam butelki, pierdoły. Nie wiem. No bo to jest jedyna. Tu jakąś butelkę zaniesiemy. Tam było coś jeszcze. Jakiś preparat ze śmieci. I tam było jeszcze to walkie-talkie drugie. Może ktoś przyjdzie po to, ale nie mam zielonego pojęcia, kto by chciał to kupić. Ej, co ty kurwa, ja to ze śmietnika wyjąłem, ty głupie jesteś. Ale dobra, zanieś to na półkę, no może ten. Teraz tak, z tą wagą, tak? O co chodzi z tą wagą? Stanąć na tym? Radę to stanąć na tym? Ty, położyłem tam pomidorka. Trzeba by było coś ciężkiego tam położyć chyba, co? A jakbyśmy położyli to... No dobra, idź stąd, paruwo. Przeszkadzasz mi tylko w moich zadaniach. Parasol jeszcze trzeba będzie pomyśleć, co z tym parasolem zrobić. A tam są parasole. A biegnij sobie po kija, czy coś tam. Dawaj to. Czekajcie chwilę, znowu mam telefon. Halo, słucham. Z streama mam, co chcesz? A, streama masz, dobra, to nie. No. Myślałem, wolę cię nalepkę świąteczną i mały prezent. Myślę, że może ktoś do Łodzi zabrać do tego prezentu. A, nie, bo ja niedługo wyjeżdżam. Dobra, no to trzymaj się. No, spoko, hej. No, czekajcie. Chyba mnie wkurza ta baba. Siema, Pawełku. Promethem gram, no. Co to w ogóle jest? Dobra, pogęgaliśmy na laskę trochę. Ja muszę ją gdzieś tam, kurde, stąd. Muszę jej dać jakieś zadanie, muszę ją tu odciągnąć, no bo... Takie jest zadanie, tak? Czyli z garażu, to wiem, ale sprawa, by dzwonek wagi sklepowej zadzwonił, tak?
Zbanuje mnie. Nie, ona już mnie zbanowała, zobacz, już namarowała kredą. Bo ja tą grę już przeszedłem. Tą grę już przeszedłem, tylko robię poboczne zadania jeszcze. Kurwa. Zaraz ci kurwa tutaj rozjebiemy ten stragan. Czekaj, to jest... Aha, lilię miałem. Dej, mam kwiatek, bo tam było coś z lilią. Czekaj, na razie do kałuży wrzucimy. Bo gdzieś mieliśmy tą lilię zanieść, ale to nie wiem, na razie do kałuży wrzucę. Tak, jak mi się udało już ukraść, to dobrze, nie? Czekaj, weźmiemy to. Wyniesiemy i cały stragan. Dobra, elo. Dobra, musimy tą wagę sklepową, do tej wagi sklepowej się jakoś dorwać. Iść poszukać, no. Najlepiej. I coś z tym parasolem trzeba by było zrobić. No i idź stąd. Po co ty idziesz w ogóle? Coś tam ceny jakieś robi. Dobra, fajnie. Może uda nam się zakryć teraz. Kurwa. Kurde! Nie, to zostaw to. Kurde, było tak już blisko, no. Zabierasz, żeby go pociąć. A duże w ogóle przyszły tej siotry? Co za pizda jebana. Jeszcze to się nie trzyma. Co by to zrobić, żeby to się trzymało na tej wadze, no? Dłuższy niż Gosia jest. A, to wiem jaki, wiem. Ostatnio też go w zlewie rozmrażałem. Taki kurwa wielki. Znaczy w zlewie, no ten, w tym zlewie od zmywaka, w tej wannie. Zostaw to! Bierz tą kurwa pomarańczę. Jest! No elegancko! W tym dużym garnku go trzymasz? Okej. Okay. Też można. Teraz tak, tego młodego trzeba zamknąć za tą bramą, ta? To akurat będzie proste zadanie, bo my jesteśmy ultra gęgające gęgacze. Oddawaj ten samolot, ty. No, elegancko. No, idź tam, idź. Kurwa. No, elo. Młody zamknięty. Dobra, zatrzasnęliśmy tego dzbana w garażu. Teraz tak, parasol.
zamknąłeś jak pączek kotaczego w szafie. Kurwa, oddawaj ten parasol, Franco. Tylko ja nie wiem, jak ja mam w tym sklepie otworzyć ten... Czekaj, bo tam chodziło o to, żeby otworzyć ten, nie? Czekaj, gdzie to było? Otwórz parasol w sklepie z telewizorami. Otwórz parasol w sklepie z telewizorami. Tylko jak się otwiera parasol? Aha, dobra, no to już wiem jak. A da rady go zamknąć? No dobra, czyli nie da rady go zamknąć, tak? No to w takim razie musimy zajebać kolejny. Dawaj ten parasol! Kurwa. Będę walczył o ten parasol. Poczekaj, no to w takim razie weź mi ten zamknij, co? Chodź no tu, ja ci dam ten parasol, weź mi go, zamknij. Dobra, ale to ten mi zostaw, bo ten jest nieotworzony. Ej! Ten jest nieotworzony. Słyszysz, co ja do ciebie mówię? Co za parówa. To poczekam, aż pójdziesz po ten parasol i ci zakoszę tamten. Aż kurwa. Zostaw to mój parasol! Już tak daleko byłem. No, dobra. Zostawiła go. Zajebiść. Teraz tak, bierzemy ten parasol tu. Gęgniemy. Czekajcie, bo musimy zrobić inaczej. Musimy tego chłopaka tam zagonić z powrotem. No. I on teraz będzie dzwonił. Dobra. Kurwa! Nie teraz, ty parówo jebana! Kurwa, ty głupia cipo! Oddawaj ten parasol! O nie. O, teraz to mnie wkurwiłaś. Już byłem tak blisko, już cały plan był normalnie. Przyszła w ostatniej chwili i popsuła całą zabawę. Co za franca jebana. Wypluj to. Kurwa. O nie. Chyba dawaj ten parasol. Ta się przyblokowała. No, z powrotem, uciekaj tam. Do budki. No. Kurwa, ten parasol teraz zajebała znowu. Co franca jebana. No dzwoń. Jeszcze, no. Dobra. Trzeba go z powrotem zacisnąć, zagonić do tego. Dobra, dzwoń po wsparcie. Do 18, no miałem. No otwieraj te drzwi szybciej! Kurwa, z tym parasolem, jebana pizdo! Ale mi wkurwiła teraz.
Masz, otworzy cię. Kurwa. Identyczny, no. No do 18 z kawałkiem, wiesz, miałem, bo jadę, nie? Czekam jeszcze na siorę, jak po mnie przyjedzie. Ciągnij ten parasol. Wiecie co? Weźmiemy chyba sobie kilka tych parasoli, bo coś tak czuję, że jeden to może być za mało. No, bierz ten parasol. Ciężko nim wymanewrować tutaj. Dobra, weźmiemy sobie dwa tym razem te parasole. Dobra, gdzie jest Rudy? Dzwoń po pomoc. Dobra, przyszła ta typiara. Dobra, zarąbałem jeden. Nie, Wojtka nie ma. Co mnie kopiesz, ty gnoju, ty? Dobra. Jest. Dobra, udało się. No to musieliśmy dwa te parasole ogarnąć, nie? Bo ona psuła nam cały plan. Cały plan nam psuła. Teraz tak. Sprawa, by ktoś spoza głównej ulicy odkupił swoje rzeczy. Zeruj 5 kwiatów. Tulipan, lilia, jakieś gówno, tak? Czekaj. Dobra. Tu mamy tą lilię śmieszną. I ta ulica prowadziła chyba tam, gdzie myślę, nie? Do czego miałem tam to wrzucić? W koszyku przy studni. W jakim koszyku? Czy tu nie ma koszyka? A, dobra, tu jest koszyk. Dobra, elegancko tego. Tu jeszcze coś. Tu jest żonkil, nie? Chyba. Nie, czekaj, tulipan był. Róża. A róża to wiem, gdzie była. Róża to wiem, gdzie była. Ona była ucięta. Ciekawe, czy jest naprawiona teraz. To akurat będzie easy do zrobienia, bo ja już wiem, jak to zrobić. To róże to spoko. O, zobacz, nie ucięta jest. No to trzeba ją odciąć. Zrobimy tak. Popsujemy to. I trzeba teraz z powrotem się cofnąć tam. Tego typa. Typa odzwonimy go. To są jakieś róże, ale to nie o to chodzi, nie? To chodzi o tamtą jedną konkretną różę. A właśnie o to chodziło. O tą różę chodziło. Dobra, oddawaj tą różę. Wypierdalaj z drogi. Kurwa, przekręcił to, no. Dobra, jak tam róże teraz? Leżała w na ścieżce, ale co leżało na ścieżce? Bo mamy jeszcze, jakbyście zauważyli, jakieś kwiaty, bo mamy tak, tą różę, tulipana, stokrotka i chryzantema, nie?
Lilia i róże no to już będę miał, ale jeszcze będzie potrzebny tulipan, stokrotka i chryzantema. Róża jakaś, ale mi się wydaje, że chodzi o tą różę, wiesz? Na ścieżce leżała. Dobra, ona ciachnęła, to ta. To jest tak. Ja bym chciał to jakoś... Chyba tędy będę musiał. Dobra. Udało się. Czy tu jest przejście? Jest przejście, dobra. No to elegancko mamy róże. Ale tu nie ma przejścia. Aha, musimy się przewalić przez to teraz. Tulipana z tyskiego można zrobić, no. Kurwa, gdzie moja róża? O, dziękuję. Dziękuję bardzo. Już myślałem, że mi ją ukradli. I to jest ten ściek, tak? No to byśmy mieli teraz. Teraz jeszcze... jakie tam były, kurde... kwiaty. Chryzantemy złociste. Tulipan. Z tyskiego. I... Dobra. Elo. Dobra, są już dwie rzeczy, nie? Na chuj mi, kurwa, twoje kwiaty, no. Właśnie nie wiem, na co te kwiaty. To też dobre pytanie. Dobra, co my tam mieliśmy zrobić? No, trochę trudne jest to zadanie. Znaczy, nudne jest to zadanie, żeby te kwiatki znosić, nie? Teraz tak, sprawę by ktoś kupił spoza głównej ulicy, to nie mam żadnego pojęcia. Nikt tam nie może przejść. Dobra, następne zadanie. Złap przedmiot w locie nad płotem. Co kurwa? Złap przedmiot w locie nad płotem. Okej, chyba wiem, o co chodzi. Sprawa, aby został wyrzucony przez... Abyś został wyrzucony przez ogrodzenie. Ubierz po piersie w rzeczy znalezione poza dziedzińcem. What? Dobra, no to musimy się w takim razie wrócić tam do tego... Teraz jak tam się wróci? Jak tam wrócić trzeba? Aha, dobra, tędy. Czyli... Kurde, będziemy musieli się znowu z tymi parówkami tutaj użerać. Pogęgamy sobie trochę. Dobra, teraz tak. Żebyśmy my zostali wyrzuceni za płot, tak? I tu złapać w locie jakieś gówno, tak? Czekaj, no to spróbujemy. Weźmiemy, powiedzmy, to? Da radę? No nie wiem. Albo coś innego. A może tą kokardkę w locie złapiemy? Tak. Gdzie on tutaj wyrzuca, no to... Jebnij basen, synu. Dobra, nie krzycz tam.
Teraz tak, rzucimy to tu. Czekaj, bliżej troszkę. Tu, o. Spadaj. Chyba kokardkę zobaczył, ale nie zdążymy chyba. Szybciej, 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 szybciej. No otwieraj to, kurwa. No już rzuca. Ach. Aż to, kurwa. Ćwok. Dobra, jeszcze raz. Oddaj to. Nie wyrzucaj! Kurde. Dobra. No co innego w locie mogę złapać? Prawie dziabnął ją tym. Dawaj, kurwa, spontana. Bierzemy spontana za karki. Wyniesiemy go. Spontan jest fajny. A, niech sobie posiedzi chłop tutaj, o. Jaką ma wędeczkę. Masz pobudka, chamie. Może skarpetkę da radę w locie złapać? Ja no, wolałbym tą kartkę, szczerze mówiąc. Ona jest taka... A, widziałaś? Jakiś zwód... A, zarąbałem przed samym, kurde, tym... telemarkiem. Siema, Bartek. Dobra. Gęgniemy zaraz tutaj w locie to. Chyba w zwód? No może być zwód. Gdzie jest ta tata? Zostaw to. Uważaj se. Masz. Teraz tak. Jakby to zrobić? Trzeba dać mu gazetę chyba, nie? Masz, chłopie, tą gazetkę sobie poczytaj. Bo widzę, że ci smutno. Masz. Bo ja tutaj muszę się... Muszę wziąć to. Po co mam sam do siebie pisać? Proste. Dobra, teraz tak. No biegnij, ty gęsio. Teraz tak. Tak, musimy zrobić. Tak, musimy zrobić. Pogęgamy trochę. Jak on tu przylezie, nie? I tą kokardkę. Dobra, zrobimy to jeszcze inaczej. Ja pierdzielę. Jebania się z tym. Dawaj ten cyckonosz, to jest niepotrzebny. I tak masz zwisy.
Tylko mi nie kradnij. No. Masz, chłopie, powąchaj sobie. Sąsiadki przyniosłem. Teraz w locie musimy to złapać, nie? O, chłop rzucił, ale coś mi nie wyszło. Zapaliśmy w locie. Opuściłem. Masz. Masz. Kurwa. Jeszcze raz. No to będę łapać twój biustonosz, co się gapisz. Gdzie tu tak rzuciłeś, gnoju? Ja miałem to złapać w powietrzu. Co? Cię gęgnę zaraz. Ja pierdziela. Co ci? Odpala człowiek streama i kurwa wszyscy dzwonią. Halo? Jeszcze jestem. Aha, no dobra, spoko. Okej, nie ma problemu. No, wesołych świąt. Trzymajcie się i miłego tam obiadku, kolacji. No, na razie. Na pa, pa. To jest tak, cały dzień nic, nie? Odpalił człowiek streama przez 2 godziny, 3 telefony, nie? Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Tym razem złapiemy. Złapię tą kokardkę w locie. No. No, jestem gotowy. Kurwa! O, męczy mnie ta gra. Fajna była. Nalewka śliwkowa. No to elegancko. Dzięki wielkie. Się nie zmarnuje się. Dobra, ostatni raz próbujemy. Było blisko. Czekajcie, muszę stanąć dokładnie w tej kratce, nie? Ta sąsiadka w ogóle co podgląda, typa. Widziałeś? Widzieliście? Przez płot się tego gapiła na niego. Dobra. Bierz to. Jeszcze raz spróbujemy. Teraz tak, w dobrej musimy stanąć tym. No weź się posuń, kurwa, stoisz na moim miejscu. Wypierdalaj. Co za pizda jebana. Kurwa, idź stąd. Pal mnie wkurwia czasem ta gra. Nie widzisz, kurwa, że ja mam tutaj do złapania? Spontana wyniesiemy. Człowiek już sobie wszystko elegancko ustawi i zawsze muszą mu cały plan spierdzielić. Dobra, jeszcze raz. No zostaw tą kokardkę, Jezus Maria. Jezus, przyłapała mnie. Jak ty widziałaś, że ja tu jestem? Dobra, udało się. Do której mam zamiar gęgać? No, jeszcze 5-10 minut i kończymy.
Ja zaraz się wkurwię. Tak, słucham. A, no dobra, no to ja już się zawiłem. No, papa. No, to właśnie. Czwarty telefon, nie? W przeciągu dwóch i pół godziny. Dobra, byki, ja muszę uciekać, bo siostrzyczka do mnie zadzwoniła, że już będziemy się zawijać. Także ja jadę do Łodzi na święta. No i widzimy się po świętach. Nie wiem, czy wam się podobała ta gierka, czy nie. Trochę jest ogólnie spoko, ale byłoby lepiej, podejrzewam, jakby było więcej osób na czacie, które by też ją rozkminiały w pewnym sensie. No ale no może kiedyś jeszcze coś tam pykniemy, ale wątpię. W Łodzi to gówno smrodzi. A co w Łodzi nie smrodzi? Miłych i radosnych, dokładnie. Życzę wam wesołych, najlepszych świąt, żebyście sobie spędzili jutro tam z rodzinką i no i co, no... Nie gadajcie o polityce, nie gadajcie o religii i będzie git, nie? Nawet jak innych nie za bardzo lubicie z rodziny, to starajcie się ich polubić. Ale nic na siłę, no. Także życie w zgodzie i miłości. Twojej mózgownicy brakowało, dokładnie, Bartku, no. Może tak być właśnie. Także, no. No, także tyle. No, spokojnych naprawdę świąt i widzimy się jakoś po świętach. Może wtorek, środa, zobaczymy, może się uda. Żebyście się nie posrali od prezentów, no. Także ten. Ze szczęścia oczywiście, no. Trzydzieści osób w jednym domu i Wigilia blisko, no. Można i tak, no. 30 osób, kurde, to zależy kto jakie mieszkanko ma, nie? Bo u mnie na przykład ja mam niecałe 60 metrów kwadratowych, no. No można by było ciężko pomieścić 30 osób. Myślę, żeby się zmieściło, ale by było dosyć tłoczno. No, ale to tyle, no. Dobra, no to pograliśmy, pogęgaliśmy sobie. Fajnie się grało, fajnie, że wpadliście. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji świąt bożonarodzeniowych. I trzymajcie się, mordeczki. Elo.